Ja wchodzę do dziewczyn na Discorda. Jo. Hejka. Hejka. Dobra, wysłaliście. Hej, nieuczciwa, hej, Seneko. Więc możemy chyba powolnie, oficjalnie zacząć. Najpierw od przedstawienia dzisiejszych gości, na czym ma polegać podcast. Więc tak, ja jestem Mokry Suchar, Dominik Stokłosa, streamer, część Xa Industries, poprowadzę ten podcast. Będzie to podcast z czterema streamerkami, kobietami, które są już na tej platformie od jakiegoś dłuższego czasu, albo też jedna jest od krótszego, ale już się nawet lekko wybijała, jak właśnie Scenekofobia. Scenekofobia, która krócej streamuje, ale się wybiła potężnymi shotami z wykorzystaniem kobiecych walorów. Ale to o tym też będzie temat. Porozmawiamy sobie o kobiecym streamingu, o jakichś tam dramach, które miały dziewczyny, o tym, jak podchodzą do całego streamowania, do tego, czy streamowanie się różni, jak jesteś kobietą, od tego, jak jesteś mężczyzną, o polskich widzach, też o tym, jak to się różni w Polsce, a za granicą. Porozmawiamy też o OnlyFansie, bo mamy jedną streamerkę, która prowadzi takiego OnlyFansa. Na początku chciałbym, żeby może każdy się przedstawił, zaczynając tak, jak mam ułożenie, od lewego górnego rogu. Okej, to cześć, jestem Karolina, nieuczesana, zaczynam streamować od Lola, niedawno miałam właśnie 5. rocznicę streamowania, także już trochę na tym Twitchu pobyłam, jestem znana z draw na Twitterze i trochę kontrowersyjnych opinii, no i w sumie, ale teraz się troszkę uspokoiłam, także troszkę lepiej. Dobrze, Laucilka jeszcze. To ja jestem Julia, streamuję tylko Valoranta i w sumie jestem znana tylko z tego, że powinnam zamknąć rej, bo mnie Remsuła wyjaśnił, także w sumie nic więcej się nie działo. Okej, okay, bardzo fajnie, że zwróciłaś na to uwagę. Zapadło ci to pewnie w pamięci. O tym też porozmawiamy. Tak, bo zakończył moją karierę w ten sposób, wiesz. Okej, okay. Scenekofobia. Hej, jestem Scenekofobia Ula i streamuję 2 lata. Nic więcej nie mam do powiedzenia. A, to jeszcze Shin. Cześć. Cześć Shin z tej strony. Grałam w jakieś gry i no, cześć. Ja pierdolę. Stresujesz się? Przepraszam. Jak to się nie, stresujesz się? Każdy powie coś o sobie. Stresujesz się? Nie, po prostu, no nie wiem co mam powiedzieć, no zajął mnie z dużych bubu i tyle, no, siema, no nie wiem. Nie wiem co mam powiedzieć. Dobra. Ale myślę, że jest git. Zacznijmy może od tematu gdzieś tam, który dotyczy głównie nieuczesanej. Afera grubej, nieuczesanej, która przytyła, która pokazuje, jak zrobić dobrą masę, jak odciąga ważność swojego wyglądu od swojego streama, żeby skupić się na kontencie. Różne dziwne opinie się pojawiały w temacie to tej cosplay afery. Cosplay Gragasa zapomniałeś. Tak, o, cosplay Gragasa, jasne. Powiedz mi, nieuczana, z twojej perspektywy, potem jeszcze inne dziewczyny się dołączą do tego tematu. Od czego w ogóle zaczęła się ta drama i jak ją odebrałaś na początku? Okej, więc jakby startując to... Jakby o, no, może jeszcze przytyłam... tak, nie, przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Kto jest winny tej dramie? Wow. Kto jest winny? Znaczy, myślę, że winna mogę być ja, żeby jednak się to przytyłam, jakby od tego się zaczyna wszystko. Jednak chodzi o nagonkę, jakby co... Kto, powiedzmy, użył może troszkę wyolbrzymionych słów, czy troszeczkę jakby... Wyolbrzymionych, no to słowo nie wyolbrzymionych. No po prostu, kto bardziej zwrócił na to uwagę i zaczął jakoś tak wytykać palcami, to jeśli dobrze pamiętam, to był to właśnie albo ja, czy albo Xayo. Po zobaczeniu TikToka na naszym koncie z Bractwa, na nasz TikTok Bractwo TV, tam właśnie pojawił się TikTok, gdzie po prostu tańczyliśmy sobie, że też była perspektywa, gdzie ja miałam swoje leginsy, miałam też, była perspektywa z dołu, to też bardziej się troszkę rzucało w oczy, jak i moja koszulka była taka pufiasta, co też chyba potęgowało cały efekt i zakładam, że stąd to bardzo jakby właśnie się tak rzuciło w oczy. No i od tego się wszystko zaczęło. Bo wiem, że coś Wardenga był na streamie, że zaczęło się od żartu Kezmana, ale tak nie było i po prostu troszkę słabi research, że tak powiem. No ale to w sumie od tego się zaczęło od Jabczana i nie wiem, czy jakby mam rozwinąć, więc o tym myśleć i tak dalej. Znaczy wiesz co, ja chcę, żebyś to przedstawiła z mojej perspektywy. Zadałem pytanie, jak to się zaczęło, więc możesz powiedzieć, jak to się zaczęło, ale myślę, że wystarczająco... Powiedz wprost, Karolinka. O, wprost? Znaczy, masz coś do powiedzenia no, wprost? A, czekaj, czyli nie, macie, ja mieliście nie. pomiędzy sobą jakieś nie. rozmowy. Czyli... Co? Znaczy dobra, bo ogólnie mocno z tego, że przytyłam, jakby to nie jest tak, że przytyłasz z dnia na dzień, prawda? Więc jakby to jakiś progres, gdzie już no to po prostu jakieś tam przybywało tych kilogramów i bardzo na tym nie skupiałam. Mój czat też jakby to nie jest tak, że... Znaczy ja
dużo ciała nie pokazuję na streamie, więc może czasami był jakiś shot, że wstałam i czasami jakieś żarty w stylu, że o, przytyło się, o, chyba troszkę się zaokrągliłaś na buzi, coś w tym stylu, ale raczej nie wracałam na to uwagi, jakby nikt się tam za bardzo nie przejmował. Dopiero właśnie po tym TikToku i po tym komentarzu, właśnie nie pamiętam już, czy to było szczerze, nie wiem do końca, czy to było odjebczone najpierw, czy to od Ksaja. Ale dopiero po ich komentarzu dostałam po prostu taką falę komentarzy i to na TikToku, i to na Instagramie, i to na Twitterze, i to głównie w sumie na czacie, ponieważ wtedy mój czat był stosownie zalany całymi po prostu komentarzami, z tyłu właśnie o tym Masie, to wiadomo, żarciki. Chodzi o to, że jeśli można mieć dystans do siebie samej, ale jeśli to jest może nie czy twój czuły punkt, czy po prostu jakoś to nie chcesz, że możesz schudnąć z dnia na dzień, a i też jeśli to jest taka masa komentarzy i masz, nie wiem, na Instagramie możesz, nie wiem, po prostu nie musisz czytać tego, jednak na czacie, no mój content polega na rozmowie z czatem, więc jeśli ja dostaję dosłownie, wiesz, wiadomość normalna, a potem wyzwisko, no to jest na tyle dużo tych komentarzy, że przez 6 godzin streama i słuchaję tego, że przytyłam, że jestem gruba, ulana, świnia, grego, złowna, no to się może trochę człowiek zasmucić, że to jest nic dziwnego, każdy ma jakieś swoje rzeczy, na przykład jak też ostatnio chyba Patiro na streamie poruszał temat, że Akiemu było smutno, że jest niski, to powiedzmy, on ma kompleks taki, ja mam kompleks taki. I to zakładam, że jest, to może po prostu, może ktoś się do tego jakoś tam odnieść. Okej, okay, no właśnie, ta drama była dziwna, bo poruszyła nawet dużą część internetu, a wynikała tylko z jakiejś tam powiększenia wagi, bo dla mnie to jest dziwne troszeczkę, że wiesz, jak ty przytyłaś, to był wielki stał problem, a jak przytyje jakiś męski streamer, to nie ma jakiegoś większego problemu, no nikt mu nie zwrócił uwagi, no każdy będzie miał wyjebane. No jest taka teoria jakaś większa, że u męskich streamerów patrzy się tylko i wyłącznie praktycznie na content, a u was ważny jest bardzo wygląd. Jak wy do tego podchodzicie? Jak bardzo się liczy dla was wygląd i jak upatrujecie, jaka to jest może procentowa część waszego streama na przykład? Bo wiesz, jak dbacie o wygląd, to macie, wiesz, możecie dbać o swoją fizyczność, możecie dbać o swoje ubrania, o swój makijaż i tak dalej. Jak dużą uwagę do tego przykładacie? Słuchaj, chyba w głównej mierze to jest tak, że na Twitchu jest w większej procencie jest mężczyzn. Jakby, nie wiem, ja mam coś takiego, że jak wchodzę na streama, no to pierwsze co widzę, no to widzę, nie? Nie słyszę albo nie wiem, wiesz, jestem dłuższy czas, wiem, że... Nie wiem, jak to jest u nas. Światowo Twitch udostępnił jakieś statystyki, że 50% widzów to mężczyźni, 45% to kobiety. W Polsce nie wiem, jak jest, bo w Polsce nigdy nie było takiej statystyki. No. Aczkolwiek światowo no jest prawie 50-50. Ale to jest podzielone na kategorii, ponieważ każdy zastreamuje jakąś inną grę i myślę, że to dużo zależy od gry, ponieważ gdy grałam w LoL'a, to jednak tam jest dużo więcej mężczyzn, natomiast gdy przeszłam na RP, to tam rzeczywiście zauważyłabym, że jest rzeczywiście kobieta, a mężczyźni to tak pół na pół. A 5? Nie, no powiedziałem 55 mężczyźni, 45 kobiety. Ale w każdym razie, no nie znamy takiej statystyki w Polsce, więc Shini może kontynuować swoją wypowiedź o tym, jak ona sądzi. Znaczy, no nie wiem, ja jestem na przykład wzrokowcem, nie? Że pierwszy, no większość chyba z nas jest wzrokowcem i pierwsze co widzi, to widzi chyba wygląd, nie? No nie wiem, ja lubię na przykład patrzeć, jak coś fajnie wygląda po prostu. Albo że coś jest ładniej, że tak powiem, nie wiem, poukładane czy cokolwiek, no takie, nie wiem, trochę głupoty, nie? Znaczy w moim przypadku... Po prostu, no nie wiem, ja po prostu się lubię ładnie ubrać, bo ja się po prostu sobie podobam. To, że moim widzom się od razu też przy okazji to podoba, to tak, nie wiem, obusieczny miecz, mogę to powiedzieć, że coś w tym guście. No nie wiem, no myślę, że to tak, no nie wiem, no. Takie. Ale to co, uważasz, że nie, my musimy jakoś się mocno starać, że musimy ładnie wyglądać itp.? Bo tak trochę zgubiłam te twoje pytania, Suhar. Nie, ja chciałem zapytać, wiesz, was wszystkich, jak myślicie, jak procentowo to wygląda? Jak ważny procentowo jest wygląd u was na streamie, a jak content, który robicie? Znaczy, zależy kto jaki content robi. W moim przypadku, u mnie 3/4 to jest gadanie głupot i po prostu rozmowa z widzem i granie jakieś Pokémony w tle, więc jakby... No dobra, to możesz powiedzieć o sobie, tak? No tak, no to ja po prostu, nie wiem, lubię sobie poukładać wszystko ładnie, no nie wiem, po prostu lubię, jak to tak fajnie, ładnie wygląda, nie? Ale czy ja jakoś, ja się, no nie wiem, często streamuję bez makijażu na przykład, więc to też takie... Nie uważam, żeby jakoś super dużo widzów... Znaczy, dobra, to jest głupie, nie? Że powiedziałabym, że dużo widzów nie chodzi dla wyglądu do mnie, czy coś takiego, no nie wiem. To jest tak, że ja coś powiem, to i tak zaprzeczam sobie, ale i tak wiem, że i tak większej jakby mierze siedzą u mnie, bo faktycznie coś nie, coś tam robię, że ich interesuje to, że nie wiem, zwracam na nich uwagę, że dużo mówię. To też może ich to bardziej przyciągnąć. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi.
No myślę, że Ushini to jest tak, że ona potrafi kogoś tego, tak powiedzmy, może zwabić to takie duże słowo, ale że właśnie zwabić kogoś wyglądem, ale potem osoba zostaje względem na charakter. Charakter, ta osobowość. Się. Nie oszukujmy się, jak myślisz o cyckach na Twitchu, to myślisz o Ushini, tak? Jakby myślę, że no taka tak, no nie oszukujmy ikona, się, no. No nie? To są fakty. To są fakty. No przyciągasz kogoś wyglądem zwyczajnie. No tak, tak. Taki pierwsza taka reakcja jakby od drugiego, jakby od widza, to jest o... Ale dydy, se zobaczę, o co chodzi, nie? A tam zaczynam pierdzielić jakieś głupoty, kocopoły, zaczynam jakby zwracać uwagę na tego widza, bo dużo mam coś takiego i oni wszyscy mówią, o, ale fajnie, no to zostanę na dłużej, nie? Ja nie robię jakiegoś kontentu typu, nie wiem, pokazuję moje super umiejętności w gierkach, bo po prostu nie potrafię grać w gierki, no po prostu dużo gadam, no. No coś takiego. Okej, okay. A na przykład mnie ciekawi opinia Seneko, bo Seneko wydaje mi się dużo bardziej... Ja nie chcę tego jakoś dziwnie powiedzieć, ale ja to tak określę jako bardziej chłopięcą. Chłopięcą masz typ charakteru i streamingu, bo dużo bardziej na pewno wyzywasz ludzi na swoich streamach. Dużo agresywniej się zachowujesz, jak kiedyś nawet widziałem jakieś gierki w Valoranta bodajże. Więc u ciebie jest takie bardziej nastawienie chłopięce na wyśmiewanie nas nawet tych kobiecych aspektów, tak jak kiedyś robiłaś historię o randkach z Tindera, czy też śmiałaś się z cycków i je pokazywałaś. Jak to u ciebie wygląda? Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że nie przywiązuję wagi do wyglądu, no bo chyba każdy chce dobrze wyglądać, nie? Ale masz na myśli... Jak to u mnie wygląda, w sensie... No nie wiem, na przykład, że musisz się pomalować na streama, bo musisz nie. świetnie wyglądać. Nie. Nie wiem, co mam więcej odpowiedzieć. W sensie, to nie staram się robić kontentu wyglądem. Jakby ja też uważam, że urodą nie grzeszę i tu nie ma co oszukiwać. Poza tym, no nie wiem, czy ja bym kogoś przyciągnęła wyglądem. No chyba nie. Co mam powiedzieć? No jak powiedziałeś, ja agresywna, wyzywam, matki jebie, wyglądem nie grzeszę, czas się zgadza. To. No nie, no a że tak, się pomaluje no. czasami, no to no nie wiem, każda laska się maluje chyba, jo? Nie wiem, czy każda, nie znam takich statystyk, pewnie mały procent się nie maluje, ale ja tylko właśnie, wiesz, ciekawi mnie o twoje podejście. Jak sama mówisz, nie grzeszysz wyglądem, jeśli taka jest twoja opinia, to to wiesz, no to tak. jest w porządku i możesz kontynuować ty, możesz się skupiać na kontencie, nie ma problemu. A u ciebie, Laucitka? Bo ty masz trochę inną sytuację z tym wyglądem na przykład, bo czy to się różni, znaczy no, nie wiem, czy masz właśnie inną sytuację, tylko właśnie chcę zapytać, bo ty masz OnlyFansa i ty swoim streamem możesz przyciągać na tego OnlyFansa, więc czy ty na przykład przykładasz wielką uwagę do wyglądu? No tak. Jakby dla mnie wygląd jest ogólnie kwestią indywidualną i też nawiązując do tej afery wcześniej, w ogóle nie wiem, dlaczego ludzie tak strasznie wchodzą komuś w życie prywatne, czemu ktoś przytył, czemu ktoś schudł, w ogóle to jest dla mnie bez sensu czepianie się wyglądu, bo czy siedzisz na streamie dla kogoś osobowości, czy siedzisz na streamie dla kogoś wyglądu, to jest jakby twój wybór. Też nie rozumiem siedzenia na streamie u kogoś, kogo po prostu nie lubisz, bo to jest tracenie czasu. No ja do swojego wyglądu przykładam duży no, znaczenie to ma dla mnie, żeby też na streamie czasem wyglądać dobrze, tak samo jak mówisz właśnie na OnlyFansie, nie? Dobra. Wracając do nieuszesanej, ta afera z byciem grubą, co z niej, czy ty z niej cokolwiek wyciągłaś? Czy nauczyłaś się czegoś, czy nabrałaś dystansu? Jak podchodzisz po tej dramie, do tego swojego wyglądu? Czy coś się zmieniło? No, podchodzę do siłowni na przykład. Tego czasu nie. Ej, ogólnie to tak, według mnie powinniśmy też troszkę odróżniać dystans do siebie, też plucie sobie twarz, bo jak ktoś mi powie, że przytyłam, to ja mówię, na początku, jak między sobą tak gardzaliśmy jakieś żarciki, to zawsze z widzami, haha, śmieszne, hihi, jakieś czasami jakieś riposte, cokolwiek, jakiś śmieszek, heszek, było spoko, ale jeśli jakby uważam, że to jest trudno zachować dystans do siebie, to już nie jest po prostu dystans, to jest po prostu pozwolenie plucie sobie na mordę, gdy dostajesz tak... Nie dostajesz jakiś żarcik w stylu haha, cosplay Gragasa, tylko ty ulana kur, coś... Przestałem słyszeć nieuczesaną, czy to ty halo? Halo? Co się dzieje? Ej, halo, nieuczesaną. Karolina, wróciła czar! Jej nie ma na tym, na Discordzie. Gdzie jest Karolina? Nie no, czary rzuciła. A, przepraszam. Discorda. Musisz powtórzyć swoją wypowiedź. Dobra, to tak po prostu, no i...
co innego jest dystans do siebie, a co innego jest po prostu pozwolenie plucie na siebie. I gdy jak są jakieś żarciki, jakieś nie ma się cosplay Gragasa, to zawsze masz jakieś riposty, walnąć jakieś żarcik, heheszki, spoko. I to myślę, że ogólnie u siebie na streamach, jak żartuję z widzami, to zazwyczaj jest, że mam ten dystans do siebie, tylko jak już dostaję tak dużo wiadomości o... I to nie było już żarty, tylko po prostu tu lana, kur i inne takie rzeczy, to już nie wiem, jak na to zareagować. Zwyczajnie napisałam na Twitterze wtedy, hej, od tych wszystkich komentarzy zrobiło mi się jakoś przykro, że wolałam już nie nagrywać TikToka, czy inaczej zrobię z innej perspektywy zdjęcia, bo zwyczajnie tak jest. I według mnie nie rozumiem, gdy każdy mi mówi, że powinnam olać to, że nie miałam zwracać na to uwagi, ponieważ wtedy każdy mówi, że powinnam złożyć jakąś maskę i udawać, że mnie to nie boli, ale nie rozumiem czemu. Wtedy potem jest wielkie zdziwienie, jak ludzie mówią, że influencerzy są sztuczni, że właśnie mają maski, że każdy udaje. A jak pokazujemy prawdziwych siebie, to nagle jest jakiś troszkę problem. A ja zawsze jednak opierałam mój kontent na tym, że jestem szczera, że mówię to, co myślę. I no pokazuję, jaka jestem. Jakby nieraz jakoś rozpłakałam na streamach, coś mnie poruszyło. I zwyczajnie mówię to, co myślę. I tak samo też napisałam tego Twittera. I nie myślałam po prostu, że nagle będzie to w wiadomościach u Gimpera czy w aferkach, że uwaga, nieuczesana przytyła. No kurczę, no moi rodzice nawet czytali to, że... moi rodzice czytali artykuł na BUB, że nieuczesana przytyła. No kurczę. Nie, parek. Znowu BUB. Tylko nie on. Macie z bubem jakieś miłe przygody? Bo nie wiem, o co chodzi. Szyni, myślę tutaj. A ktoś ma jakieś miłe przygody z bubem? Znaczy wiesz co, cokolwiek tam się zrobiło na Twitterze, to zazwyczaj bub po prostu to wszystko ściągał i wrzucał to jako wielką aferę, nie? Ale cokolwiek tam się działo w internecie, nie? Przekopiowanie i tak dalej, wiesz, dopóki no tak, to nie napiszą żadnej krzywdzącej opinii jak pudelek, to chyba nic złego się nie dzieje. No raczej. No nie, bubie... tylko po prostu jest to śmieszne, co wyciągają, wiesz, i to jest takie, że wow. Musiałbyś to zerknąć, ja może nie, no ci wiesz wygoogluję. Co, ja też się rozwinduję na bubie, ale tak jak mówię, no bub zawsze raczej przekleja tylko rzeczy, raczej nic od siebie chyba nie dodają głupiego. Ale to jest trochę dziwny, czytasz artykuł, że nieuczesana, nie wiem, stała w leginsach tego z krzesła. Zobacz ten artykuł, patrz. No wiesz co, to ludzi interesuje, tak? Okej, okay. Pojawił się artykuł od Shini. Ja tutaj mówię na głos dla tych, którzy tylko słuchają audio na przykład w wodzie, bo wiem, że takich sporo osób jest. Jest artykuł, że gość zgłosił polską streamerkę do jej organizacji, bo ta nie wysłała mu zdjęć swoich stóp. No, jak to brzmi? Jak to w ogóle brzmi, nie? I takich artykułów było pełno. I wiecie, dla Beki wrzuciłam po prostu, nie wiem, czasami sobie wrzucam takie głupie rzeczy dla widzów na Instagrama, no i to już sobie screenowali to i sobie wrzucili. Nie wiem, takie w sumie śmieszne, no. Okej, no cały artykuł polega na tym, że Shinee powrzucała screeny z rozmowy z pewnym ziomkiem, który bardzo chciał od niej zdjęcia stóp, rozumiem, za pieniądze? Ile byś chciała? Nie pamiętam, dziennie? Wiesz? Pytam o samą kasę, jak coś, nie licząc zakupu. Aha, czyli chciał... Ja ci jeszcze, rozumiem, kupować na przykład buty, tak? Tak, Paniale. I wysyłał mi dowody, że innym dziewczynom tak robił. Wiesz komu może? Ktoś zgodził? Czy niestety nie powiedział? Oj, to było dość dawno, wiesz? To już w IHG jak jeszcze byłam, to tak trochę dawno. Okej, okay. No wiesz co, ale to no, tylko była, że tak powiem, to było 2 lata temu, no... Bardziej się zrobiło pewnie o tym głośno, no ale sama to wrzuciłaś na Instastory, sama chciałaś, żeby o tym było głośniej, sama to wykorzystałaś. Ja się, to dla widzów. Sam, no ale to dla widzów, no. Dla bo widzów, Instagram tak, jest chyba widzów. Publiczny z tego, co wiem, więc każdy no tak, ale zobaczyć, po prostu chodzi mi, sobie... że śmieszne rzeczy wyciągają tam i o to mi chodzi bardziej. No tak, ale nie ma co brać głos, myślę, że coś takiego. Chodzi sam fakt, że ja robisz mówię, że... artykuł no. z czegoś, z takiej głupiej sytuacji, to jest wiesz, no to jest śmieszne. Ten zazwyczajnie skręcę, jak takie czas czytasz. No, takie. Okay. A to oni chyba bardziej byli kiedyś chyba aktywni, teraz to nie wiem, jak to teraz jest. Nie no, tak cały czas są aktywni, tak, tylko cały czas się o, może zainteresowali większymi postaciami z YouTube'a i tak dalej, a nie tylko w końcu. Tak, już ich nie, aż tak bardzo nie interesuję. Jeszcze wrócę do tego, co powiedziała nieuczesana. Jak dostawała te komentarze ulana, kurwo i tak dalej. Jak myślicie, czy da się zmienić takie podejście do streamerek na polskim Twitchu? Bo generalnie, nie okłamując się, jest podejście, że jesteście tylko szmatami do wycierania podłogi, nadajecie się do kuchni. Jedyne, co interesuje, to wiesz, to cycki i tak dalej. Jest to bardzo częsta opinia, myślę, 70%, może trochę mniej osób, które się udzielają w takich tematach.
Więc myślicie, że to wynika jakoś z tego, że Polska jest takim narodem? Czy jest jakaś nagonka od na przykład męskich streamerów często na was na Twitchu? Bo też na pewno się z taką spotykaliście. Jeszcze jak? Czy to jest nie do zmiany i tak musi pozostać i jakoś musicie sobie z tym walczyć i mieć do tego dystans? A to nie jest mem po prostu? Oj, czy to jest mem po prostu? Wiesz, możesz to traktować jako mem, bo dużo osób to wypowiada jako mem, ale ja myślę, że bardzo dużo widzów ma takie myśli na poważnie. Jakby tak jest. Bo to chyba tak działa ogólnie, że 100 osób powie jakiś mem i potem ta 101 już zaakceptuje jako prawdę wtedy i tak, no po prostu tak to się wszystko rodzi, jakieś tam właśnie stereotypy, nie stereotypy, nie? Znówmy się może od czego to się rodzi, bo no nie wiem, ja uważam, że nie da się świata zwojować, żeby nie wiem, wszyscy byli super itp. itd. No nie wiem, często na naszym Twitchu jest tak, że jeden XYZ streamer coś powie sobie dla żartu, ale ludzie po prostu, im jest łatwiej nie myśleć sami za siebie, tylko wolą, nie wiem, zabrać coś od kogoś, nie XN, tylko XYZ, jak coś. I wolą po prostu myśleć jakby kimś. No i po prostu tak idzie, ta fala idzie. I oni tak dla beki se piszą, ale wiadomo, że potem na przykład my reagujemy troszeczkę inaczej. Już czasem to bardziej się, że tak powiem, zahacza o to, że no okej, dystans, to będzie, trzeba to ignorować. Coś powiedzieć, pośmieszkować. I ja na przykład tak robię, że po prostu sobie śmieszkuję z tego, a mówię... No spoko, i git, nie? Ale no myślę, że to jest... No nie wiem, oni po prostu nie myślą. Oni to piszą, ale oni nie myślą, co piszą nawet. No ja też mam wrażenie, że to nie jest zawsze na poważnie pisane. Ale kto by się w ogóle czymś takim przejmował? No, dokładnie. No nie wiem, czy to w grach komputerowych, czy na czacie, Boże. Czy jeśli tworzy się jakąś tam narrację, że wiesz, streamerki pokazują tylko cipsku i tak dalej i takie rzeczy, no to ogólnie potem samo bycie streamerką jest jakoś źle na to patrzone, na przykład, nie wiem, no ja na przykład teraz, gdy są streamerki z właśnie typu Amorant, jak no z tych basenów, bardziej asymery, które powiedzmy bardziej wojują tym ciałem, to wolę, powiedziałam tacie zwyczajnie, żeby nie chwalił się, że ma córkę streamerkę, bo teraz jak piszesz streamerka na Twitchu, to rzeczywiście może wyjść ta basenowa niż ta normalna. Która w Polsce jest na basenie? Właśnie chyba nie chodzi o to, że osoby spoza Twitcha... Nigdy nie podłapał. Nie chodzi o to, że osoby spoza Twitcha. Już teraz streamerki po prostu mogą być kojarzone właśnie z tymi baseniarami. I no i zwyczajnie, ja na przykład osobiście nie chciałabym być z tym kojarzona, bo zwyczajnie no mojego kontentu nie opieram na wyglądzie. Tutaj jak mówili sucherzy, nie wiem, bez makijażu, jakichś tam starych tam t-shirtach wyciągniętych, czy czasami bez kamerki, tłusty włosek, jakby dla mnie to nie jest problemem. Wiadomo, jak są jakieś eventy jak teraz, jakoś staram się też jakoś lepiej wyglądać, bo to jest normalne, ale no myślę, że dla streamerki, która nie opiera swojego kontentu o swoje ciało, o swój wygląd konkretnie, to może być po prostu trochę krzywdzące, tak z góry ją ocenianie, że tylko dlatego ma widzów, czy tylko dlatego no po prostu ludzie oglądają. No ale to nie wiem, na przykład ja nie mam czegoś takiego, że mam problem, że ktoś sobie tak skojarzy, że a streamerka to od razu baseniara. No jakby pomyślcie sobie o kimkolwiek, na przykład, nie wiem, sprzątaczki. No to od razu pierwsze skojarzenie to jest, że nie wiem, że głupia. Albo Niemiec, no to wiadomo, z czym jest skojarzenie, z akwarelistą. No to... Zawsze są jakieś stereotypy o wszystkim. Tak samo teraz może być streamer odnośnie, będą skojarzenia odnośnie tej dramy z Xayo Industries. No nie wiem, cokolwiek, ze wszystkim coś takiego jest, nie tylko ze streamerkami. O to chodzi stereotypy, żeby ich nie pogłębiać, prawda? No mi się wydaje, że dopóki robisz wszystko w porządku z samą sobą, to w ogóle opinia z zewnątrz nie powinna nikogo ruszać. Tym bardziej w internecie, serio. Znaczy, jakby na czacie zawsze będzie hejt i zawsze baby będą miały łatwiej i tak dalej, więc... Tylko my jesteśmy osobami publicznymi, dla nas opinia się ogólnie liczy, bo to czy to jakieś współpracy, czy po prostu opinia publiczna jest dla nas ważna. Jakby tym dosłownie też zarabiamy, więc to nie jest... Ale nie opinia kogoś, kto ci powie o zmywara, no to nie jest opinia w żaden sposób. Na to chodzi, jeśli powiedzmy inni streamerzy... tak zaczynają mówić i tak po prostu taką narrację stosują, to jednak poniekąd to jest jakoś się odbija również na nas. Ja w sumie nie miałam nigdy takiej okazji, że ktoś pomyślał, że nie, na przykład o streamerka to już myśli o tych baseniarach, tylko na przykład jak opowiadałam mojej babci, to babcia myślała, że uprawiam hazard na przykład. Nie, że jestem jakąś dziewczyną w basenie. Ale to taka mała anegdotka. No nigdy się w sumie nie spotkałam z takim czymś. Tylko, że hazard to jest. I tyle.
Dzięki za anegdotkę, Cindy. A wracając, mówiłaś wcześniej o XYZ streamerze, który by na przykład powodował jakąś nagonkę. Po pierwsze, czy boisz się na przykład wymienić osoby, które tak robią? Nie. Po drugie, to nie wymieniłaś ich z powodu tego, żeby była na ciebie nagonka? Czy nie chcesz ich wymieniać, bo nie czujesz, żebyś mogła cokolwiek zdziałać publicznie? To mogę tak ci powiedzieć. Były to mówię oczywiście wszystko w moim przypadku, co się działo. Nie mówię o innych dziewczynach, co streamują. Ja miałam takie sytuacje może w 2018-19, gdzie to było dość mocno intensywne i w tamtym momencie totalnie o tym nie rozmawiałam i nikomu w sumie nigdy nie mówiłam bardziej. Miałam troszeczkę inne rzeczy na głowie, które były ważniejsze i myślę, że nie wiem, czy jest sens teraz się wypowiadać po tylu latach o rzeczach, które były dość dawno. Nie wiem, jak wy uważacie, ale to jest takie rozkopywanie troszeczkę rzeczy, ale jak się zapytacie głębiej, to mogę wam powiedzieć, no. Nie, no wiesz co... No. Nie wiem, znaczy, ty myślisz, że ja się boję, że będę miała nagonkę, tak? No tak, możliwe, że tak tego się boisz. Znaczy myślę, że ten moment, który był parę lat temu, to chyba gorzej nie będzie, tak szczerze? I okay. No nie wiem, mówię nieprawdy, czy jest coś złego z tym, no uważam, że nie. No nie, no, po prostu nie zagłębiałam się w tym. Prawda, wiesz, no? Dla każdego co innego może być prawdą. Bo no rozumiem, każdy rozumiem. Ma inne, że tak powiem, mm-hmm. Spostrzeżenie sprawy i dla każdego coś innego może być prawdą. Ale też na przykład chciałem zapytać, czy myślałaś o tym, że jest to generalnie złe na platformie i przez to, jak ktoś zrobi nagonkę, to potem wszystkie streamerki mają gorzej i czy na przykład Twitch nie powinien coś z tym robić? Albo czy ty na przykład nie myślałaś, żeby kiedyś kogoś zgłosić do Twitcha? Aha, czyli chodzi ci o to, że jak jedna streamerka ma taką sytuację, gdzie dany streamer po prostu coś tam nagonkę zrobi na nią, to automatycznie, że wszystkie streamerki tak już mają do jednego wora, tak? No tak się może zdarzyć. Znaczy uważam, że jest poniekąd w dwie strony, jak u męskiej strefie jakby na Twitchu i u damskiej, gdzie jakiś męski streamer coś odwali na przykład. Na przykład co to była sytuacja do Karoliny, no to wtedy na przykład reszta też uważa tak, że o reszta streamerów też tam podobnie robi, nie? Ale kolejne pytanie, czy zastanawiałam się, żeby zgłosić kogoś do administracji Twitcha, tak? Przez jakieś rzeczy, co były kiedyś, tak? No. Czekaj, czy ja wyszłam z kontekstu, czy nie? Nie. Okej. Nie chciałaś kiedyś na przykład zgłosić kogoś, wiesz, bezpośrednio reportem, czy napisać nawet maila, żeby ktoś poniósł konsekwencje za... Powiem ci szczerze, że tak, ale po głębsze jakby, no po prostu siadłam z tym, był jakiś problem, siadłam, miałam w głowie, że jednak nie warto, że ja wolę jakby sama to przepracować ze sobą ten problem, niżeli komuś też robić problem, bo może, nie wiem, no ja sobie to tłumaczę, że nie wiem, odkleja kogoś mogła złapać, że nie ma potrzeby po prostu też komuś uprzykrzać życie, jak ktoś mi na przykład uprzykrzył. Okej, ale to jest jakaś dokładna historia, możesz to powiedzieć i z kim to było, albo przynajmniej jakiej dokładnie sytuacji, słów to dotyczyło, a potem czemu jednak nie zgłosiłaś tego? Zastanawiam się sobie, czy to powiedzieć. Mówię, to jest dawna sprawa. Ja już to przepracowałam, olałam totalnie, nigdy nie mówiłam o tym. No to możesz to, wiesz, powiedzieć tak, żeby ostatecznie wyszło to na pozytywną historię, bo nie zgłosiłaś, ty to przepracowałaś. Nie, chyba nie masz już żalu. Dobrze. No, nie mam. Nie, kochani, nie chodzi o Ksajo ani nic. Akurat o niego nie chodzi. Była kiedyś taka sytuacja, na przykład... Popo bardzo źle o mnie mówił na Twitchu, tak dość bardzo źle, że to już była taka skrajność, gdzie normalnie w aktualnej sytuacji można byłoby dostać tak na luzie po prostu nawet bana, czy tam perma, czy coś takiego. Ja w tamtym momencie jakby byłam w community Marcina bardziej, nie było wtedy Xayon Dystrych ani czegoś takiego, nigdy takiego czegoś nie było wcześniej. I w sumie kolegowałam się bardzo z wami, no w sumie zresztą ty pamiętasz, Dominik. No nie, my mamy wiele wspólnych historii, wiadomo. No ja to wiem. No i była sytuacja, że się kolegowałam tam bardziej na przykład z Popo, jakieś tam wyszły różne rzeczy, że nagle... Nie wiem, co takie dziwne to było, ja ale tego nie rozumiem. No i po prostu Popo tam gadał dość ostro na mnie, na streamie i tam namawiał do różnych rzeczy. I miałam taki fragment, który był taki dość mocny i no wiadomo, sobie zapisałam go i tak sobie go przeglądałam, się zastanawiałam, czy coś z tym zrobić. No i jednak doszłam do wniosku, że nie warto. Przepracowałam też sobie bardziej tą całą sytuację, no i w końcu, koniec końców nic z tym nie zrobiłam. I myślę, że git, bo
po co, że tak powiem. Ale myślę, że też nie byłam na takim poziomie jakby, jakby to powiedzieć, nie miałam takiej mocnej psychy, żeby cokolwiek z tym wtedy coś zrobić. I no wiecie, miałam 18-19 lat, gówno w głowie, nie wiesz jak się zachować, to lepiej takie rzeczy troszeczkę, że tak powiem, troszkę olać jakby. No ale w koniec końców właśnie z tym Dominik nie, nigdzie nie wyszłam, nie? Masz jeszcze to nagranie, czy już raczej nie? Pewnie gdzieś mam. Okay, teraz nie to ciężko znaleźć. Na szybko, okej. Okay. Tak, ale mam, no. A pozostałe dziewczyny, czy tutaj ktoś miał jakąś przygodę, żeby ktoś aż tak bardzo naciskał, że miałyście ochotę aż go gdzieś zgłosić? Ja myślę, że nigdy nie miałam. Zazwyczaj jeśli ktoś mówi coś publicznie, to po prostu wolę też również publicznie o tym napisać na Twitterze i jakby wyrazić swoje zdanie, już okazję poznać zdanie innych, to jak już wiecie, wiadomo. Ale tak, to wolę też czasami po prostu napisać prywatnie do sobie, by ej, o co z tym chodziło, co to miało być, nie w ten sposób. Także no, to jest mój sposób postępowania. Seneko, Laucilka, rozumiem, że też nic. Nie, ja nie. Ale tak, nieuczesana przecież z Nitrem miała na początku taką sytuację, bo teraz chyba się lubicie nad z Nitrem. Tak, nawet w ogóle, nawet bez tego wspierał mnie w tej sprawie właśnie z dramą obcie grubą, także. Ale kiedyś to tak mieliście sytuację, gdzie no legitnie wyglądało na to, jakbyś go nienawidziła już prawie. Znaczy, no to było jak on mówił coś publicznie, co według mnie było jakieś krzywdzące, czy no po prostu złe, jakieś toksyczne, no to nie mam tak w stylu, że okej, on ma więcej widzów, ona dużo społeczność, tego nie ruszam, tylko po prostu, bo ludzie często tak mówili w stylu, nie, to Nitron może i ja na przykład nie rozumiem, czemu na przykład on może, a ktoś, no a czemu inni nie mogą, czy właśnie czemu on jest takim wyjątkiem. I ja to zwyczajnie mówił coś publicznie poruszał, to ja również publicznie to poruszałam na Twitterze. I stąd były te wszystkie dramy. No i no, każdy wie, jak to się w stanie potoczyło. Teraz już potem było to takie pojednanie na tym moim streamie, za którego też wytywy dostałam. 3 miesiące miałam zakaz bycia na głównej ogólnie, bo to się okazało, że maska smoka na głowę nie wystarczy, żeby zachować anonimowość danej postaci zbanowanej. Okej, okay, nie, to nawet fajnie, że właśnie tylko i wyłącznie publicznie odpowiadałaś, a nic tam nie chciałaś zgłaszać nigdzie, bo pewnie byłaby z tego jeszcze większa drama, a tak to była ten. Był fajny ubaw był dla nas, obserwujących to na Twitterze. Super. No myślę, że się nie nudziliście na pewno, super, prawda? Wspaniale było. Kontynuując dalej, bo już tak minęło pół godziny, a mamy tych tematów jeszcze kilka, na pewno można je rozszerzać. A to też właśnie jest o podejściu do kobiet w streamingu. Czemu według was nie ma streamerek w takiej ścisłej topce Twitcha? Bo największą streamerką jest chyba Kasix. Ona tak wyciąga nawet i po 2000 średnich widzów. Z Kasix też chyba będę miał kiedyś podcast, ale to już nawet sam na sam. Co jakby tutaj jest winą? Czemu nie ma takiej ścisłej, totalnie ścisłej, żeby któraś streamerka miała powyżej 5 koła, żeby rozwalała, żeby się biła o topowe miejsca, bo nigdy nawet nie było, wiesz, takiego, nigdy nie było nawet takiego miesiąca, w którym jakaś polska streamerka by się totalnie biła o czołówkę, szłaby, wiesz, na równi z Ksajo, z Evronem, z Guciem, cokolwiek. No skoro nie ma takiej, to znaczy, że ludzie nie chcą oglądać i tyle. Może no wolą tak co innego oglądać. Ale czemu? Jakby to musicie w sobie upatrzyć jakąś winę. No może chodzi po prostu o content, jakby u mnie, czy nie skupiam się jakiś tam zadymał, bardziej skupiam się nie na jakichś rozmowach z widzami, jakieś może właśnie takie, nie wiem, podcasty, jak problemy miłosne, jakieś iryly, jakieś jedzenie, no to jest coś, co ja lubię robić na streamach. No i na tym się skupiam i wyraźniej to, co ja robię, nie ma tyle dużej, no nie ma tyle dużej grupy odbiorców, żeby się do tej czołówki wbić, ale ogólnie jeśli mówisz o tych liczbach, to te, którym powiedziałeś, że 5, na przykład 5 tysięcy średni, to jest naprawdę duży wynik i według mnie to trudno osiągnąć. I jakby masz takie osoby właśnie, no teraz ty, czy właśnie, nie wiem, multi, osoby, które są bardzo popularne, to też są dosyć wyjątkowe, że to nie jest tak, że co drugi ziomek odpali streama i ma taką średnią, a po prostu bobom się nie udaje, tylko no po prostu to są osoby bardzo interesujące, charyzmatyczne, które się przebijają i zwyczajnie może nie ma aż tyle streamery, które by traktowały, powiedzmy, streaming na serio, bo zazwyczaj na przykład u większości chyba zaczyna jako hobby i też kończy jak hobby, na przykład jak była Wenea swego czasu była dosyć dużą streamerką, a zwyczajnie wolała, no stwierdziła, że to nie jest dla niej i poszła w teraz jakiś
operze śpiewa, coś w tym stylu. Że może nie jest to na tyle interesujące dla nich, ale na przykład za granicą mamy przykład, jak mamy Walkirię, mamy Pokimany i na przykład no, one no, zwyczajnie są, prawda? Więc pokazały, że dziewczyny też potrafią. A Seneko? Jak ty do tego podchodzisz? Bo ty jesteś... Ja myślę, że Karolina wyczerpała temat. Okej. Karolina też wspomniała o Amurant i o Walkirię i Pokimane. To są postacie, które są duże na zagranicznym Twitchu, ale ja zawsze chętnie wspominam o statystyce takiej, że w 2021 na zagranicznym Twitchu, no czyli po prostu na światowym Twitchu, tylko jedna streamerka była w top 100, a w Polsce tych streamerek w top 100 polskiego Twitcha było chyba 17. Więc w sumie, statystycznie rzecz biorąc, te streamerki w Polsce mają bardzo dobrą pozycję. Nie wiem też, z czego to wynika. Nigdy tego nie odkryłem. Jest to dość ciężkie, ci powiem, bo jak też się zastanawiałam na tym kiedyś, tam jakiś taki temat został, że tak powiem, poruszony na moim streamie, to ja uważam, że jakaś dziewczyna wchodząc na Twitcha ma bardzo łatwo, żeby być taką, taką średnią streamerką, nie? Ale totalnie jest ciężej się wbić wyżej i jest to w sumie ciekawe, zastanawiałam się nad tym już kiedyś, ale jak właśnie sobie spojrzeliśmy na to, że za granicy jest często, mogę to powiedzieć w sumie, że buba content, a u nas aż tak tego nie ma, nie było takich, nawet był stream z basenu na przykład u Chinki chyba, no to ona była po prostu, no nie wiem, normalnie ubrana, były jakieś kulki takie, no nie wiem jak one się nazywają, po prostu takie kulki. Chyba jeszcze miała Mamiko, to takie, no nie wiem, wydawało się to normalne dla nas, a widać totalnie, co dane streamerki oczekują od widza w zagranicy. U nas tego nie ma, więc może, nie wiem, może o to tu chodzi, nie wiem, totalnie jest to taki, kurde, ciężki temat. No, myślę, że z czasem te streamerki coraz to wyżej będą, jakby, nie wiem, tak ja przynajmniej uważam. Bo, nie wiem, ja tak sobie patrzę, te osoby, które są teraz, no nie wiem, w topce, one już od dawien dawna były w internecie, czy to w e-sporcie, no po prostu były już od dawna, nie? Więc może też jest problem, że po prostu kobiety x czasu temu nie wchodziły w internet tak szybko jak mężczyźni. I to też może to jest z tym problem. Ja już tutaj ładnie zauważyłaś właśnie, że tego, że dużo streamerów, których do teraz znam, nie wiem, XQC też miał swoje zaplecze sportowe, bo chyba był z Overwatcha znany. Dużo też polskich streamerów jednak ma to, nie wiem, czy no, Arkwell, Gucio, oni też zaczynali od tego sportu, prawda? Bo to Gucio chyba jeszcze ten, Heroes of the Storm, dobrze pamiętam? Nie, no Gucio miał tak. Historię, ale Arkwell... No, dużo było! No, ale co ty opowiadasz? Myślę, że jednak... Topka chyba polskich streamerów ogólnie miała zaplecze sportowe i może dlatego też im łatwiej było się wybić, ponieważ, no nie wiem, na przykład ja weszłam pierwszy raz na Twitcha z tego powodu, bo chciałam się nauczyć grać Orianu, więc weszłam po prostu na Twitcha, weszłam, kto ma najwięcej widzów, nauczyłam, okej, gra Orianu, jest w Challengerze i tego, i zaczęłam go oglądać zwyczajnie. I myślę, że też dużo osób też z tego powodu pierwszy raz weszło na Twitcha i może niektórzy się tego trzymają, no wiadomo, to bardziej takie starsze czasy już były. Teraz jest Martin, więcej. Over, kto jeszcze był z takich e-sportowych czasów? No Xayah też jest ogólnie tego ze sportu, no, tak, się tak, wywodzi, tak, ale to, no tam jeszcze byli, no i widać, że faktycznie się utrzymują od lat, nie? Znaczy wiesz, to nie jest kwestia wejścia ze sportu, jest wejścia po prostu z czegokolwiek, że nie zaczynasz od zera, tylko startujesz od czegoś. No. Tak samo jak przychodzi ktoś, jakiś youtuber na Twitcha i też nie zaczyna od zera, więc jest popularny. Chodzi o to, że trzeba mieć coś wcześniej, niekoniecznie to jest akurat e-sport. No tak, tak, tak. Znaczy jeśli streamujesz gry, to najłatwiejszy jest po prostu, znaczy najłatwiejszy taki domyślny jest e-sport, skoro jesteś dobry, ludzie będą ciągnąć za sobą i też dobrej gry, prawda? Że tym jak dajesz sobie challenger w tytule, to możesz jakoś zwrócić uwagę. Tak, ale Twitch już nie jest od chyba dawna gamingowy, bo teraz dużo bardziej już jest stawiony na lifestyle, tak ogólnie. Czytałeś komentarz od Lewusa, nie? Nie. Właśnie on to napisał, ale ja to chciałem wyjaśnić. Naprawdę nie przeczytałem komentarz od Lewusa. Nie, dobra, mów dalej, nie? Lifestyle, bo wiesz, są przeglądy YouTube'a, Just Chatting jest, no nie wiem, czy jest najpopularniejszą kategorią w tym momencie w Polsce, bo to już na statystyki bym musiał zobaczyć. Jest dużo więcej IRL-i, kiedyś tego nie było. Kiedyś się siedziało, tylko i wyłącznie grało w gry. Rzadko przeglądałeś sobie YouTube'a. Teraz bardzo często to jest główny content niektórych streamerów, tak jak też przegląd TikToka. Więc teraz już ten e-sport teraz już nie ma nic do rzeczy, teraz jest bardziej... że tak powiem, kreatywne, ciągłe wymyślanie nowego kontentu. Myślę, że to jest najważniejszą sprawą obecnie. I was chciałem zapytać właśnie, czy na przykład
Nie myślicie o tym, że nieraz przez to, że nie myślicie o kontencie i o tym, żeby przekraczać kolejne granice i robić jakieś ciekawe rzeczy, ale nieraz bardziej ryzykowne, poza waszą właśnie strefą komfortu, to stoicie w miejscu, bo tylko sobie, wiesz, taka Laucilka gra tylko w Valoranta, Seneko raczej siedzi tylko w domu i gra w gierki, chociaż widziałem ostatnio z Melodią jakieś jest, był robiony content. Ogólnikowo po prostu, kończąc wątek, jak podchodzicie do kontentu? Czy nie uważacie, że stoicie za bardzo w miejscu przez to, że siedzicie w swoim comfort zone i nie próbujecie nowych formatów? No dla mnie streamowanie Valoranta to nie jest strefa komfortu, tylko taki jest po prostu mój content. I też dużo ludzi twierdzi, że powinnam zmienić właśnie content pod widza i pod to, żeby coś się działo i żeby nie było nudno. No i właśnie tego totalnie nie rozumiem, bo jakby streamuję to, co mam ochotę streamować i właśnie jest to Valorant, nie? Okay, dalej, ja już się z tym do końca nie zgodzę, bo osobiście testowałam różne rzeczy, nie? Właśnie te problemy miłosne, też to zakładanie Tindera, też ten podcast z naszym, nie, z wtedy Slayem, tam Sarko i Kazmanem, właśnie też jakieś Watch Party robimy. Ja testujemy różne rzeczy i relacje zakupów, jakiś mukbang. No teraz my też, jak jeszcze mieszkamy razem, to też jest troszkę większy potencjał, po prostu trzeba to wszystko pogodzić czasowo bardziej, z tym jest problem. Bądź wiadomo, Iryl, to wiadomo, czasami coś jest nie tak z internetem, czasami coś nie tak z telefonem, potrafi się przegrzać, ale nie uważam, żeby tego, żebym cały czas grała w LoL'a i tyle. Na przykład teraz też przejście z LoL'a ARP dla mnie to był duży ruch, ponieważ sama jestem dosyć zamkniętą osobą i na RP, wiadomo, RP polega na byciu otwartą, więc trochę trudno było mi się przełamać, ale no zrobiłam to, wychodzę z swojej strefy komfortu i nie uważam, żebym była jakoś tam tak zamknięta na nowe rzeczy. No to na przykład z mojej strony wyglądało to tak, że kiedyś owszem, bałam się wyjść z tej takiej mojej strefy komfortu i robiłam te swoje kontenty, bałam się zrobić coś więcej. Przykładowo Just Dance w jakimś cosplayu czy czymkolwiek tego typu, bałam się, ale z czasem wyszłam z tej strefy i lubię to robić i w sumie czy coś więcej, czy wejdę w strefę komfortu typu, nie wiem, robić stream w basenu z kulkami albo jakieś inne rzeczy, to myślę, że to nie jest taki etap, żeby jeszcze to robić. Dobra, to trochę dziwnie zabrzmiało, ale tak. Ale jakby miałam taki proces, że faktycznie wyszłam z tej swojej strefy komfortu i no. No i wyszło to w sumie na dobre, bo jest fajnie. Ale nie myślę, żeby jakoś tak, no nie wiem, ja gram w Pokémony, no. Nie wiem. Tak. Tak, no to na przykład jeśli chodzi o mnie, no to ja studiuję głównie, a Twitch to ma być taki dodatek, więc też nie czuję potrzeby, żeby wychodzić z tej strefy komfortu i nie wiadomo jakie liczby robić. To nie jest mój cel. Ja tutaj chciałabym się po prostu dobrze pobawić, a no czasem się coś tam zdarzy, wyjść gdzieś czy coś, to jakby nie jest wychodzenie spoza mojej strefy komfortu. Strefa komfortu to nie wiem, byłby basen, no ale no tego na przykład nie chcę robić i nie będę się do tego zmuszać. Też wychodzę z założenia, że nie jest fajnie oglądać, jak ktoś robi coś na siłę. Tylko dlatego, że to się ogląda, no to jest bez sensu. Ale to nie byłaby właśnie strefa komfortu, jeśli robiłabyś to na siłę. To by to nie odpowiadało, więc to właśnie nie byłaby strefa No to jest komfortu. Właśnie wychodzenie ze strefy komfortu, takie było pytanie. A, no tak, ale... No. Okej, zrozumiałem, że powiedziałeś, że strefa komfortu... No to wychodzenie ze strefy komfortu spoko, ale nie do stopnia, że ktoś musiałby się do czegoś zmuszać. O, ale pasem. Myślał ktoś z was w ogóle? Zrozumiem, że Seneko nie myślała, bo nie chciałaby się zmuszać. Myślałam! A, myślałaś. Okej, to może tak. Kto myślał o basenie i o tego typu formie kontentu, który no, ewidentnie jest najbardziej zarobkowy w kobiecym streamingu. Nie oszukujmy się, na niczym więcej się chyba zarobić nie da. Chyba, że miałoby się giga bogatych donatorów, którzy wysyłaliby tak o pieniądze. Czy ktoś z was zrobił jakieś kroki w tą stronę, już planował sobie to, ale zrezygnował w ostatnim momencie? Czy jednak nikt o czymś takim nie myślał głębiej niż... Nie, to nie dla mnie. Ja nie miałam osobiście. Bo dla mnie jakby siedzenie w basenie, no to jest siedzenie, no, nie że jakimś cosplayu czy coś, tylko po prostu, no jak te zagraniczne babeczki, czyli w tym stroju po prostu kąpielowym, nie? To ja tak chyba bym się na ten moment chyba nie odważyła na takie coś po prostu. No ja się nie odzywam, ja zrobiłam TikToka, gdzie tańczyła i była drama na Cyferze, że przytyłam, nie? Także... Ja miałam kiedyś streama z nadmorza, ale no nie było tam basenu, tylko wskakiwałam do wody i byłam na plaży w stroju kąpielowym. A tak to no na OnlyFansie.
mam ten rodzaj kontentu, więc wiesz, tam też streama mogę puścić, jak zachce mi się basenu, to sobie tam puszczę streama. Tego o, typu nawet nie wiedziałem, że na OnlyFansie można streamować. No. Da się? Dużo tracisz. No, a nie wolno tak. Jako partner poza Twitchem, co wy mówicie? Ej, a... No dlatego nie streamuję. No to tak hipotetycznie tylko. W sumie to a tam prawda. Są normalne live'y, czy takie live'y? No nie, no możesz normalnie odpalić streama, tak samo jak na Instagramie czy na TikToku. No takie nie? Ceny, nie, o to mi chodziło. Jak na Szułapie były? Nie, znaczy no nie wiem, bo nie robię tego typu rzeczy, ale wiem, że da się tam puścić streama, nie? Pytać, nie, nie, nie. No Shini, sobie wydaje mi się, że prywatnego streama też można komuś zrobić, więc... Dobra, wiesz. Super, dzięki za info. To chciałam wiedzieć. Shini wie kolejne rzeczy, jakby chciała wejść. Tak, tak. Nie, nie. Nie, jasne. Albo mi się też wydaje, że taki stream z basenu, typu gdzieś nad morzem, wydaje się takie troszeczkę normalniejszy niż stream faktyczny, gdzie masz basen, jesteś w stroju kąpielowym, jest woda i robisz jakieś dziwne rzeczy, to jakby dla mnie to tak jakby dwie troszeczkę jakby na innych poziomach są te rzeczy, nie wiem jak wy uważacie. Znaczy no wiesz, no tak, jak idziesz sobie na morze, robisz coś naturalnego, no w domu no, tak, machasz tak. Bubsami, podpisujesz niki na bananie czy na czole, no... No jest to, nie, jest to jest taka kaska, że naprawdę. Ale to jest się dużo nie da. Pieniędzy ponoć, no. Boże, jakbym zbierała na mieszkanie, to jeden stream jest. A w ogóle OnlyFans to w ogóle jest bardzo opłacalna taka... W sensie, no bardzo dużo... No tam znam dziewczyny niektóre, które też jakby na OnlyFansie są. Już taki troszkę bardziej zaawansowany content, to nieźle wyciągają sumy. Nawet po tygodniu takie dość wysokie. No to chyba najwięcej by już wiedziała w tym temacie Laucirka, bo jest jedyna osoba tutaj, która prowadzi tak, OnlyFansa. Tak. Ale nie wiem, czy chcę rozmawiać o finansach. Nie, już dzisiaj na Twitterze też Maguire się pytał, ile zarabiam i tak dalej. No nie wiem, ja nie pokazuję na OnlyFansie totalnie nic związanego z jakąś strefą erotyczną. Nie wiem, dodaję zdjęcia jedynie w bieliźnie. Nawet nie dodaję w żadnych pozach, które sugerują cokolwiek. Ale myślę, że jakbym wyszła poza jakąś tam granicę, którą sama sobie postawiłam, to zarabiałabym dużo, dużo więcej. No taki masz taki soft content, typu, znaczy, nie wiesz, wiem, stroju, ja nawet, tak? Znaczy, to są zdjęcia, które równie dobrze mogłabym dodać na Instagrama, bo to są zdjęcia, wiesz, to nawet nie są pozy jakby sugerujące cokolwiek właśnie erotycznego, nie wiem, nie wypinam się, czy coś. Nie sugerujesz jakby, niczego po prostu. Tak, więc... No myślę, że jakbym gdzieś tam wyszła poza taką granicę, którą sama sobie postawiłam, to bym zarabiała dużo więcej, no ale jakby nie chcę. Skamuję widza. Właśnie, jak to prowadzić Instagrama. Ludzie wracają do ciebie, jak kupują pierwszy miesiąc, bo właśnie to jest to, że teraz tak... Tak, mam już OnlyFansa od tego. Że robisz sobie antyreklamę, bo wiesz, mówisz, że mogłeś rzucić te same zdjęcia w sumie na Instagrama, bo one nie są w żaden sposób. No właśnie, jakby nie uważam, ale że nie to jest antyreklama. Bo jakby ja jestem fair wobec wszystkich tam widzów, którzy mają mojego OnlyFansa i też wiesz, po prostu wszystko jest napisane, że ja mam soft content, są customy na DM-ach i tak dalej i wiesz, ktoś to kupi i jakby nie zdarzyło mi się, żeby ktoś kupił faktycznie i narzekał. Gdzieś tam jak były jakieś leaky czy coś, to wszyscy pisali, że o, scam, coś tam, ale to są osoby, które dostały to po prostu za darmo, a jak ktoś faktycznie kupił, no to nie miałam ani jednego DM-a na OnlyFansie, że to komuś to się nie podoba, czy coś. To chyba bardziej widzowie twoi tacy, jakby, nie wiem, może cię wspierają po prostu? No tak, więc jakby prowadzę OnlyFansa gdzieś tam chyba od lutego, czy od marca, nie wiem dokładnie, i jakby subów mam coraz więcej, więc wydaje mi się, że jakby byli rozczarowani, to by ich coraz więcej nie było, nie? A ile masz subów? Tajemnica. Bo jeśli powiem, to po prostu będziesz mogła sobie przeliczyć, ile zarabiam. Jak wygląda podział w ogóle? Bo wiesz, to jest dla mnie interesujący temat. Jak wygląda podział? Bo ty masz OnlyFansa chyba za $10 na miesiąc. No. Ile ty z tego otrzymujesz? Jaki tam jest podział? Jest fair? Jak jest 10, to do mnie idzie 8. Okej. Okay, no. Więc to jest giga dobrze. Ile? Skąd wiem? No ja przed podcastem zakupiłem OnlyFansa Laucirki. Wow! Przejrzałem wszystkie zdjęcia oczywiście. Napisałem do niej również na prywatną wiadomość, czy można nie kupić. Bo mam w opisie Laucirka na OnlyFansie, że only soft, but if you want more, just DM me. Musiałem to sprawdzić. Napisałem do Laucirki prywatną wiadomość, czy może mi wysłać zdjęcie bez stanika za wyższą kwotę. Odpisała, że nie i że nawet za 10 tysięcy tego nie zrobi. Także potwierdzam ten fakt, nie kłamie Laucirka, ma wszystko rozpisane. Essa, patrzcie, jak pod innym nikiem chciał mnie chwycić, ma nie? Ma wszystko rozpisane w faku, że nie wysyła na gości, nie wysyła zdjęć bez bielizny, jest to faktem. No. Zainwestowałem $10. No więc nie uważam, żeby to był skam, tak jak właśnie przed chwilą tutaj czat pisał. Fakt faktem, ma wszystko rozpisane. Nie okłamuję w żaden sposób, jeśli ktoś jest zainteresowany
wiesz, samym jej ciałem piliśmy, no to może to tam znaleźć. Tak działa u niej OnlyFans. Dokładnie tak. I nie ma tu żadnego skamu, tak jak zresztą sam już powiedziałeś. To prawda. Minus 10 dolarów. No trzeba było zainwestować przed podcastem. Co mam powiedzieć? No, musiałem zweryfikować informacje, zwłaszcza, że bardzo mnie ciekawił ten opis, że only soft, but if you want more, DM me. No bo strasznie dużo ludzi takiego pisze po prostu, bo jakby ta druga część tego opisu, który ty tutaj wspominasz któryś raz. Ludzie piszą o customy i bardzo dużo ludzi właśnie chce zwykłe customowe zdjęcia, nie wiem, w konkretnym kolorze bielizny czy coś, i po prostu najwięcej na OnlyFansie zarabia się z wiadomości prywatnych. Nie z subu, tylko właśnie, z wiadomości, no? prywatnych. I po prostu jak ludzie kupią suba, to mają wiadomości prywatne, w których mogą mnie o coś tam konkretnego poprosić. I generalnie na przykład też strasznie dużo panów prosi o ocenkę Dika. O nie! I też wysyłają pieniądze za to, żebym oceniła giganta. Oceniasz? Oceniasz? No, staram się nie oceniać, bo jakby trochę mnie to brzydzi. Starasz się, ale zrobiłaś to. Tak już odpowiesz, znaczy, to tak szczerze, znaczy, bo czy to tak przymykasz oczko, żeby mu się smutno nie zrobiło? Znaczy wiesz co, jak oceniasz nawet Dika, bo nie, zaraz się dam do końca, ale nawet jak oceniasz Dika, to wiesz, to nie brzmi to jak nic złego, bo ty sama nic tam nie wysyłasz, ani nic. No tylko wysyłasz ocenkę. Widzicie? Wiesz co, po prostu to wygląda tak, że nie wiesz co jest, bo w OnlyFansie masz tak, że jak wyślesz komuś zdjęcie, to to jest jakby zablurowane. Niekoniecznie da się zobaczyć od razu, co tam jest. No więc czasem tam są zdjęcia, nie wiem, klaty, pleców, czy jak ktoś chodzi na siłownię i faktycznie chcą, żebym powiedziała, czy ma spoko ciało. No a czasem właśnie ten dick tam się trafi, nie? No ale staram się jakoś nie nad tymi opisami, staram się nie spuszczać, no bo... Nie chcę, żeby komuś się przykro zrobiło, bo naprawdę mało jest panów, którzy mają cokolwiek ciekawego do pokazania. A może nie? Oni chcą, żebyś po nich cisnęła? Znaczy, wiesz, znaczy tak, był jeden pan, który kazał, żebym go zwyzywała, wysyłał mi jakieś filmiki z odkurzaczem, z kaktusem i tak o dalej. O nie! Więc mam taką bogatą galerię Potem panów. Potem ich dostawałam, no, ale ja nie miałam. Ile się prowadzi na OnlyFansa? To jest już krótko. Ja od lutego, no wydaje mi się, że w lutym, nie wiem czy w marcu, czy w lutym, naprawdę ciężko powiedzieć. Okay, jakieś 4 ale wiesz, fetysze są różne, nie wiem. Ostatnio miałam streama i w trakcie streama chłop mi wysłał na OnlyFansie filmik, jak do mojego streama się dotyka. Więc... To są te cam tribute chyba, tak? Czy nie, no tak, to ja to nawet publicznym widziałem już. No, tak no, powiem, no tak, to jest po polsku chyba zalewanie się nazywa. To nie jest nazwa? Ja to traktuję już, dla mnie to jest po prostu codzienność. Bardzo, ale, bardzo niesamowite jest to, wiesz, to urozmaicenie. To na Reddicie oczywiście są tam wątki w pewnych subredditach, jak tam po prostu są zdjęcia Shini, czy też widziałem Smiling od nas, jak nawet jest tapeta ustawiona na telefonie, normalnie jest tam wytrysk na ten telefon. No są takie rzeczy. Są. Także no, ciekawe, że Rosinka prowadzi 4 miesiące zaledwie OnlyFansa, a już takie przygody się zdarzały. Znaczy wiesz, wcześniej to się działo na Instagramie w DM-ach i myślę, że dziewczyny też na pewno nieraz dostały jakieś cringe'owe rzeczy. No a teraz po prostu wiesz, mam z tego kaskę na OnlyFansie, także ja pierdolę. Okej. Wiesz, że to zabrzmiało. No bo tak to wygląda, jakby nie wiem, ludzie się pytają, dlaczego OnlyFans, no a dlaczego ktoś to kupuje? Ja powiem ci tak, Laucilka, jakbym, kurde nie. Nie, bo ja dostaję też chuj takich rzeczy, jakby mi płacili za to, to kurde, chuj siada by było już. Myślę, że czat byłby zadowolony. Okej. Nie, w ogóle nie, nie trzeba, naprawdę nie trzeba dużo, bo ja też tak myślałam, najbardziej się bałam opinii moich stałych widzów, no nie? No, bo no. Wiesz, ciężko też komuś przetłumaczyć, ej, tam nie ma na gości, czy coś, tam nic takiego nie ma. I właśnie się bałam reakcji moich stałych widzów, a właśnie najwięcej subów mam od stałych widzów, którzy też nawet tam nie wchodzą na tego OnlyFansa, tylko po prostu widzę niki z Twitcha te same i po prostu wspierają, nie? Więc... A, no to jest akurat fajne, bo pewnie też ze względu na tym, że ty raczej pewnie informujesz, że na OnlyFansie masz dużo lepszy podział za takiego suba, bo jak mówisz, że dostajesz 8 dolarów z tych 10, co ktoś wydaje, a jednak na Twitchu ktoś daje no to 4 dolary, ja dostaję się dolara 40, więc no porównanie jest... No jest, tak. jest potężna różnica po prostu. No dlatego dużo osób też, moich widzów, z którymi mam też taki kontakt jakby bliższy, gdzieś tam na Discordzie czy coś, to dużo właśnie widzów przesiadło się, że tak powiem, z suba na Twitchu właśnie tam, nie? Tak. Tylko po to, żeby też wspierać w jakiś sposób. A ktoś z pozostałej trójki?
OnlyFans. Bo rozumiem, że jeśli o basenie myśleliście, chociaż Senekofobia myślała o basenie, to OnlyFansie tym prędzej nie myślałyście, tak? Nie. Nawet mam już założonego na przykład. O! A no tak, właśnie, bo to jest przecież... teraz sobie zdałem sprawę, że miałeś wspólne streamy z Melodią, a Melodia jest, myślę, że jedną z większych twórczyń tutaj OnlyFansa, jeśli chodzi o polskiego Twitcha. Jakieś wspólne plany się szykują? Czy ty mówiłaś coś na swoim streamie? Możesz coś zdradzić tutaj? No powiedzieć coś mogę, że tak, są wspólne plany. Są zaplanowane wspólne filmiki. Mhm. Będę kupowała. Od razu mówię, nie? I to bez kitu, ja wtedy też kupię. Jak będziecie tam wybierać. Ale nie no, u Melodii już jest raczej wchodzi w grę pełno nagłość, tak? Tak. I u was też już raczej takie rzeczy będą, czy tego jeszcze nie podjęłyście decyzji w tym zakresie? Powiem tak, u mnie to będzie nagłość taka w pewnym sensie. A, soft taka, soft. Nie. Nie no, nagość, nie? Ale nie wiem, jeszcze w jakim sensie, inaczej, nie rozumiem. Ale sensual, ja wiem, sensual, ja wiem o co chodzi. Nie. Na przykład nie. Nagrywana w ciemności. Tak. No też nie. Tak. No to potrafisz to jakoś wyjaśnić, bo nie rozumiem pewnej nagości. Jak wszystko zrobię i wrzucę pierwszy post, to mogę wyjaśnić, ale na razie nie. Ja się domyślam, że to jest to, co myślę. A myślałeś, żeby... A czy jeśli to będzie we dwie, to może być giga czas. Myślałeś, żeby na przykład wrzucić pierwszy filmik publicznie, żeby była jako reklama OnlyFans, że tam będą kolejne? Nie. Polecam. Płaci trzeba, Dominik, co ty? Nie no, ale chodzi o reklamę. Musisz tak najpierw... Tak to będą chcieli kupić dać... i tak, bo wow. Rozumiesz, to jest... Ale pierwszy raz masz to chyba z ciekawości. No właśnie, o to chodzi. Zobaczysz, co tam w ogóle jest. Z jednej strony tak, ale musisz na to wydać od razu pieniądze. Nie wydasz nieraz pieniędzy. To jest jak w sklepie. Dajesz komuś próbkę, jakąś małą, jakiś krótki filmik i on potem będzie chciał... A to chodzi o teaser. No to ale to przecież tak będą, wiecie, jakieś przecieki, czy to, że ktoś komuś coś powie. No to prawda, to akurat jest ciężkie. O, w sumie Laucirka, ty miałeś z tym jakiś problem, że były jakieś wielkie przecieki? Nie, bardzo szybko są ukrócane. Parę Discordów już też stało, warny i tak dalej, to jest akurat... U Melodii to ja na przykład już widziałem cały folder chyba ze wszystkimi rzeczami z jej OnlyFansa. Ja nie widziałam. Widziałem też mam dostęp. U jakiejś innej polskiej OnlyFans, ale nie pamiętam jaki ona ma nick. Ale w każdym razie... A jaka? Być... Angela Hale? A, u niej też, to jeszcze u trzeciej. Nie pamiętam, to już... Oj, Dominik! No, ale nie, to jest chyba. Tak, że rozumiesz, że... że po prostu widzowie podsyłają na... Znaczy na to jest logiczne i jakby tak styl, wiesz... Bo tam właśnie ludzie też często pytają, nie boisz się o przecieki i tak dalej. No ja to traktuję tak, że... Kto będzie chciał, to kupi, kto będzie chciał, to wesprze. Ja nie mam parcia na to, żeby ludzie to kupowali i żeby, wiesz, mieć coraz więcej, bo uważam, że bo właśnie ja chcę też mieć normalne osoby, no nie? A nie tylko po to, żeby tam wszedł na OnlyFansa i właśnie powysyłał to komuś innemu, no nie? Więc no ale uważam, sam przeciek... Prostu... Przepraszam. No nie, tak. Ale sam przeciek to też jest moim zdaniem no, pewna forma reklamy na jakimś Discordzie. No właśnie, bo potem, wiesz, komuś się spodoba i kupi, nie? No. Więc ja nie wiem... Szczególnie, że tak jak Laucirka mówiła, że to jest głównie zarobek płynie głównie z wiadomości prywatnych i kasy. Dokładnie, a nie z tych subów. A żeby ktoś zrobił przeciek, to i tak tego suba musi mieć, więc i tak kaska jest dla mnie jakby, no nie dokładnie. Wiem. To prawda, przychód na OnlyFansie, to dużo dziewczyn z zagranicy udostępniało te statystyki, głównie z tych wiadomości prywatnych, więc nawet jak się cała OnlyFans zlikuje, to potem ktoś przyjdzie i będzie płacił po prostu w DM-ach za customowe rzeczy robione tylko i wyłącznie pod niego. Już za granicą to jest, że tak powiem, na tyle zrobiony z tego biznes, że niektóre panie na OnlyFansie mają już cały zespół ludzi, który odpisuje innym na wiadomości prywatne, no bo jest tego tak dużo. Więc z tego można robić już duży biznes. Ale Seneca, dalej kontynuując właśnie twój temat i tego, jak chcesz wykorzystać swoje kobiece wdzięki. Ja nie mówiłam, że tylko swoje. No tak, też Melodii, może też będziesz nagrywała z kimś innym. Ten jakby, ta polska społeczność OnlyFans jest chyba dość zżyta ze sobą, bo to jest tak, że ja robiłem takie mini stalkerstwo, to jak przeglądałem na przykład Instagramy pań z OnlyFansa,
to na przykład oznaczałem jakiegoś fotografa, który robił zdjęcie na Instagramie, wchodzisz na profil tego fotografa, on jest oznaczony u 10 innych pań, które też robią OnlyFansa w Polsce. Ta społeczność jest jakaś taka ciągle przeplatająca się ze sobą i też dużo dziewczyn chyba robi właśnie te wspólne filmiki i tak dalej. Kolabo tak zwane. No tak. Kolabo, tak. Tak jak na Twitchu. Po co się takie coś? I na OnlyFansie. No tak, zwłaszcza, że materiały chyba robione w duecie są ciekawsze. Dla odbiorców. Bo ja nie jestem akurat konsumentem OnlyFansa, więc ulałcinki wydałem swoje pierwsze pieniądze na OnlyFansa. Spoko, zwrócę ci po streamie. Jesteś moją pierwszą. Nie, no nie trzeba. Myślę, że nawet dostałem jakiegoś donate, nawet jak jestem wyłączony, więc dam radę, przeżyję bez tych 10 dolarów. Możesz trzymać, zwłaszcza, że nie zapłaciłem nic za udział w podcaście. Ale Seneko, kontynuując. Jak miałeś na przykład te kiedyś słynne shoty, które lądowały nawet i na wykopie, historie z Tindera, tam były pokazywanie cycków, mogę nawet odtworzyć te rzeczy, bo je mam nawet zapisane. Nie, no myślę, że każdy wie, o co chodzi. Chyba nie, że chcesz, no, bardzo. Dobra. To jest bardzo krótki film, więc gdzieś tam puszczę jakieś pojedyncze rzeczy i zobaczymy sobie, bo nie każdy wie, nie każdy Robisz pamięta. Robisz nam streama? Zrobię wam stream, a mogę wam... Na Discord. Czekaj, share screen. O nie! Oho. O nie! O, pamiętam to! Chciałam powiedzieć, jestem koneserem. Powiem, gdzie bym chciała, żeby ona mi tę pałkę wsadziła, co nie? Jezus Maria, chciałam... O kurwa. Gdzie? Nie powiem. Było. Nie powiem. Pamiętam, w ogóle pamiętam, że jak mieszkałam jeszcze w Krakowie, to sobie pomyślałam, ja pierdolę, dobra. Skoro, kurwa, mój... Bo wcześniej miałam partnera tam w Krakowie, z którym... Nie ruchałam się, bo nie dość, że on mieszkał z rodzicami, to jeszcze on tak jakby nie chciał w ogóle ze mną. Nie wiem, o co chodzi. No w każdym razie stwierdziłam, że spoko ok, skoro kurwa nikt się nie chce ze mną ruchać, to sobie sama poszukam na Tinderze, co nie? I w ogóle w momencie ja nie mogłam sobie znaleźć ruchania na Tinderze, przysięgam. To było dla mnie nierealne. Jak kurwa nie chciał? Ja nie wiem. Przysięgam, do 21 roku życia mojego nikt nie chciał się ze mną ruchać. Dobra, przewinę tylko jeszcze do tego momentu. Dzisiaj też są cyce. Patrzcie. Dzisiaj też są cyce. Myślałam, żeby się w to ubrać na dzisiaj, wiesz? Ale uznałam, że może nie. Okej. Okay. To jest dłuższe, to się to podwinęło pod tą bluzą, ale generalnie jest dłuższe. Mogę przynieść. To jest topik, nie? To jest top, nie? To jest taka typowa braletka, no ale się podwinęła, wygląda jak stanior. Ale tak ładnie w niej cycki wyglądają, że... Mam przynieść to? Dawaj. Mogę przynieść. To zaraz wracam. Podobały wam się dziewczyny? Tak. Tak. Już widziałam. Ale przed ślubem wydania, nie można. Myślałem, nie można. Co myśli, na przykład mogłabyś zrobić kiedyś kolabę, otworzyć się i wsadzić tą pałkę dla samego na OnlyFansie? Czekaj. Ja masz psychi. Jak mnie nie będzie widać. Czyli jakby ci nie było widać, to nie, możesz. No. Nie chcę nikomu robić krzywdy. Znaczy wiesz, to jest pewne... A, nie będę mówił, bo widzę nas wyrok. Ja wiem, co chcesz powiedzieć. Ja wiem, co chcesz powiedzieć. Nieważne, miałem zadać pytanie Seneka, a poszłyście, żeby się nagle, nie wiem, przebierała albo przyniosła to. No, to jest w ogóle... Może wygląda jak... No, to ma być bliźniane, ale to jest generalnie dłuższe, że to jeszcze zostaje tutaj na... Wiecie, to myślałam, tak, że sięga. W tym przyjdziesz. No, ja ale też. Ja przyjdziesz. To... Nie przebieraj się już. Nie zamierzam. Nie, no taki żart, tak to żart. No, ale tutaj jeszcze jest taki trójkącik na dole, więc to już jest w ogóle trochę dłuższe. No, braletka, no po prostu. No, braletka. Nosi się tak z marynarką. Nasi, aż odklejkę potem złapam. Na pewno jak ktoś jest zainteresowany zobaczeniem Seneka w tym stroju, to pewnie na OnlyFansie za niedługo ujrzy. Kiedy otwarcie? No czekam, aż mi zweryfikują płatności i tam sobie dodam jakieś tam banki i tym podobne. No i trzeba stworzyć pierwszy content, więc tak myślę, że w przyszłym tygodniu gdzieś już się coś tam uda. O kurde, już? To szybko, to nie ma na co czekać. Szybko. Zobaczymy, jak będzie szło robienie czegokolwiek na to, no nie? Ja nie wiem. Nie wiem. Życzę powodzenia. Już nie wiem, ile to może trwać. Nie znam się. Szybko. No pewnie melodia jest już że tak powiem, obeznana w temacie, wkręcona w to mocno, więc ona dobrze potrafi pewnie zarządzać czasem, więc jak będziesz się uczyła od niej, to
to zajdziesz daleko. Będziesz się dzieliła jakieś przychodami z Melodią, czy to jest czysto po koleżeńsku, ona ci pomoże? No znaczy, na pewno będzie coś u mnie i będzie coś u niej. A ona atrakcyjna jest, to myślę, że przyciągnie bardziej uwagę niż ja, tak? Chociaż może tak kontrastowo, no nie wiem. Na tych shotach, które obejrzeliśmy sobie na szybko, one były w pełni spontaniczne, czy ty zaplanowałaś to, żeby zrobić troszkę jednak zadymę, że tak powiem, troszkę kontrowersji, tu powiedzieć jakąś historię porąbaną, tu pokazać cyca, chociaż pewnie nie chciałaś go aż tak bardzo pokazać. Jak to wyglądało? Nie, no to było full na spontanie, bo w ogóle to nie był pierwszy raz, jak ja te historyjki wszystkie opowiadałam. A tutaj jakoś tak się, nie wiem, kręcił temat, ktoś się podłapał, ktoś zrobił shota, gdzieś wysłał tam, gdzie trzeba, no i się rozeszło. Ale no, to było totalnie spontan, nie myślałam o tym, wręcz miałam takie wyrzuty sumienia, że coś takiego się stało i sobie pomyślałam, Boże, jaka jestem głupia, co ja odjebałam. Ale no, po czasie oddało. I teraz, no nie ukrywam, że drugi raz, gdybym się cofnęła w czasie, no to zrobiłabym tak samo, bo po prostu, no opłacało się. I nie spotkały mnie, że tak powiem, żadne jakieś niemiłe konsekwencje z tego tytułu. Znaczy tam miałem jakieś życzenia śmierci, czy jakieś wyzwiska, no to, ale to i tak by się pojawiało w sumie. Typowe to jest. No. Także, no jak nawet Shinny czy Nieuczesana coś dostają, a one nie miały takich akcji, no to... Boże. To nie uważam, żeby spotkało mnie coś niesamowicie złego z tego powodu. Znaczy, bo miałeś taki chyba na początku taki wzrost, nie? Więc w sumie też dużo osób się kojarzyło z tego. Tak, no łatwiej właściwie to tym, tylko no. Mnie z tego kojarzyli. Do tej pory tak jest, ale jakoś niespecjalnie mi to przeszkadza. To ja to zostawiłam w internecie, no to raz. Dwa, no ja to zrobiłam, tak? No to logiczne, że będę kojarzona z tym, co jest najpopularniejsze z mojej strony. I ja też nie mam o to pretensji. Generalnie... Okej. Okay. Nie wiem, czy coś jeszcze mogę dodać. A jeśli chodzi o to wykorzystanie tych kobiecych aspektów, nie ukrywajmy, wywołuje to zainteresowanie i kontrowersje. Czy pozostała trójka kiedykolwiek myślała o tym, żeby na tym jakby robić liczby i robić kontrowersje, że może z tego będzie jakiś shot, dzięki któremu liczby pójdą do góry i tak dalej. Żeby odsłonić bardziej dekolt, żeby pomachać cyckami, żeby gdzieś się odwracać specjalnie tą dupą, żeby robić coś typowo pod tych widzów, których to interesuje. No, może ja powiem, bo się od zonu pół godziny, ale po prostu... Jasne. Jestem smutna, dawaj, cały wywód. Nie, no chodzi o to, że content OnlyFans nie jest dla mnie, ja sama jakby tak każdym robić co chcę, po prostu ja jestem bardziej z tej starej szkoły, że jednak wolę zachować swoje ciało dla swojego partnera i raczej dla jego oczu to zostawić, dlatego po prostu ich tu się dziewczyny znają na tym bardziej i mają większe doświadczenie, to po prostu wolę im to zostawić do opinii. A jeśli chodzi o właśnie streamowanie, wykorzystywanie ciała, to ja od samego początku bardzo byłam nastawiona, ja byłam wręcz na początku byłam nastawiona negatywnie do streamerek, które właśnie wykorzystywały swój biust, czy właśnie swoje ciało, tak no bejtując właśnie takie, no robiąc po prostu taki content oparty na ich ciele, uważam to za mega płytkie i takie mech, to po prostu mi się to nie podobało i wtedy też byłam młodsza, trochę inaczej na to też patrzyłam. Teraz bardziej... No, uważam, że każdy może robić co chce, póki nie rani drugiej osoby. A sama właśnie przez tą moją niechęć do takich osób, to często właśnie siedziałam w jakichś bluzach, jakichś swetrach, że no, było, nie wiem, na przykład było bardzo gorąco w lato, ja wolałam ubrać sobie bluzkę z długim rękawem, czy jak wychodziłam do toalety, to wyłączałam kamerkę, żeby nie było, że oni uczestano wstaje z krzesła i tak dalej. I bardzo wręcz tak... Bardzo przesadzałam w drugą stronę, że jakby wręcz w paranoi dostawałam, żeby nie pokazać za dużo ciała. A teraz myślę, że podeszłam do tego normalnie, po prostu chcę wyglądać ładnie, tu ubieram ładną bluzkę, chcę wyglądać jakby, no, zwyczajnie, ubieram to, co chcę, i nie, ale nigdy nie ubieram się tak, żeby powiedzmy coś specjalnie mi było widać, czy że coś może jakoś tam się uchylić, rąbek, dekoltu i tak dalej, w ten sposób. Ale ukrywałaś te wszystkie rzeczy, wyłączałaś kamerkę i chowałaś bluzę, bo się obawiałaś jakichś komentarzy na czacie, czy nie chciałaś być postrzegana jako streamerka? Okay. Nie chciałam być utożsamiana z tym właśnie gronem dziewczyn, wtedy było też totalnie, no też inne, nie wiem, w stylu, no przychodzi mi po prostu do głowy najbardziej, blondynki też grają, ponieważ ona rysowała, ale rysowała tak, że było bardziej wszystko z biustem i...
tego, to po prostu mi się źle kojarzyło bardzo i po prostu nie chciałam być utożsamiana z streamerkami tego typu, bo zwyczajnie no, to nie jest coś, z czym chciałabym zasłynąć, bardziej wolę się skupić na swoim charakterze czy kontencie niż na swoim ciele. Dlatego chciałam się od tego jak najbardziej odciąć, żeby nikt nie mógł mi tego jakoś zarzucić i wręcz po prostu w drugą stronę przeszłam. A ty, Laucinka, starałaś się coś robić? Czy ty masz OnlyFans, a więc na Twitchu to masz generalnie... Ja mam tutaj dużo miejsca za sobą, wiesz, jakaś tablica, wypinanie się, jak będę już na skraju upadku, wiesz, nie będę zarabiać, to wtedy zacznę się wypinać, tak? Co od tego mam OnlyFansa. Okej, okay. A Shini? W moim przypadku, jeżeli coś tam było, na przykład tam miałam aferę majtkową, a to tak nic czekaj, nie było. Czekaj, bo ja jeszcze ci właśnie powiem, że tak? Twoją stronę bardzo często są, wiesz, zarzuty, tak, że wiem. Pokazujesz dekolt. Domyślam się. Że na Instagramie specjalnie rzucasz zdjęcia, w którym, wiesz, dekolt, cycki są na pierwszym planie, że nawet widziałem, że na Twitchu, że patrz, dziewczyny mają kamerkę raczej tak z przodu, z boku, a ty masz tak od góry, żeby prosto szło na twój dekolcik. Moja też jest od góry. No i dobrze, jak ma ładne, to niech pokazuje. Ja, no to plus jeden. Spotkałem się z teoriami, że po prostu, że ona ma jeszcze bardziej od góry niż po prostu reszta, żeby było jeszcze bardziej to widać. Więc już jakby wiesz, w twoim przypadku myślę, że najbardziej jest to często krytykowane. Dobrze, to jeżeli chodzi o moją kamerkę, bo już od tego zacząłeś. Lubię swój lewy profil. Mam taką kamerkę, ma taki obiektyw, że jakby ona była, no niekorzystniej wtedy wyglądam. Powiem tak, jak to jest niżej, wyglądam bardziej potężniej w tym miejscu. Nie chcę tego pokazywać teraz i demonstrować, ale tak to wygląda. Dodatkowo monitor by było prawdopodobnie widać. Tutaj nie wiem, czy to widać, tak szczerze. TF. Nie no, ale tak jeżeli chodzi o inne takie rzeczy, czy typu, nie wiem, na zdjęciach, czy cokolwiek. No powiem tak, ciężko to ukryć. Po prostu jest to ciężko ukryć, ja się dobrze czuję, jak wyglądam. I nigdy, nie wiem, umyślnie nie robiłam jakichś fot typu wypinam, nie wiem, cycę do przodu, cykam se fotę, bo jeżeli bym tak naprawdę miała takie coś w głowie, powiem tak, robiłabym to totalnie inaczej niż robię teraz na Instagramie, robiłabym to bardziej w taki sposób, żeby było to efektywniejsze po prostu, co też by szło za tym, że mogłabym na przykład tego OnlyFansa założyć. Ale dodatkowo, ja często robię rzeczy nieumyślnie. Jestem już taka, że no po prostu nieumyślnie coś, nie wiem, zrobię, czy z tymi majtkami, jak tańczyłam Jazz Dance, że ubrałam sobie, zrobiłam potrójną ochronę, ubrałam sobie cieliste takie spodenki, takie przyległe, na to ubrałam jeszcze dodatkowo jakieś body i wyglądały jak majty. Chociaż chciałam bardzo, że tak powiem, to ukryć, żeby tam nic nie się pamiętam, nie zrobiło, też nie? Też się na to nabrałem. Naprawdę? Co ty gadasz? Też się nabrałam. Wysyłałem chłopakom shota na Discordzie aż wtedy. Znaczy właśnie dużo osób, dlatego że musiałam zrobić tam jakiś, nie wiem, TikToka, że nie, to tak nie było, nie? Ale też wracając, to ja kiedyś na przykład się nie czułam dobrze z tym, że na przykład mam większe piersi i chodziłam w bluzach i wtedy ludzie na mnie mówili, że jestem ulana. Bo baba, jak ma na przykład większe piersi, ubierze na przykład zwykłą koszulkę, która jest na przykład, nie wiem, krojem prosta, to wygląda jak baba totalnie na przykład, no, troszkę bardziej przy sobie, że tak powiem. Że tam duże bluzy, to wyglądam jak, no nie wiem, no troszeczkę więcej, nie? Ale z czasem troszeczkę mindset ich się zmienił, no i nie uważam, żebym robiła coś, nie wiem, umyślnie, że nie wiem, tu dekolt, tu tak, no nie wiem, jest ciepło, to co ja mam w golfie siedzieć, czy coś takiego, żeby nie było widać niczego. Też coś takiego, nie? Nie, no ja rozumiem, no ciężko ukryć, no, dużą sprawę, duże tak. Argumenty. No jest tak, no naprawdę ciężko, tak. No nie ma co się przyczepić, no, są ogromne, nie da się ukryć. No możesz tak to wyjaśnić, no ja rozumiem, no nie? Czemu się śmiejesz, no co, jeszcze nie... No nie, no brzmi to śmiesznie, no brzmi to śmiesznie, no nie? Suchar, wstań. Ale no, coś jeszcze mogę powiedzieć, jak ktoś się ciekawi. Ja nie muszę wstawać. Ja znaczy po prostu to jest tak... Patrz, bo to jest, ja często tak się z tym spotykam, że ja sobie dzielę na kobiety, które po prostu mają mniejszy biust i większy. I jak dziewczyna, nie wiem, ubierze jakąś ładną sukienkę, która ma na przykład mniejszy biust i tak cię do niej dowalą, że co ona ubiera, że jest deską itp. Do baby, która ubiera na przykład podobną sukienkę, ale ma na przykład większe piersi i ubierze podobną sukienkę, to i też do niej się dowalą, że za dużo pokazuje, nie? Nie dogodzisz po prostu. No nie dogodzisz po prostu, nie? Jest tak po prostu, tak już ludzie reagują i jest to dziwne, ale ja powiem tak, ja się zajebiście czuję i fajne fotki. I tyle. I nie robię tego specjalnie. Po prostu są fajne. No nie wiem. To i tyle.
Wspaniale, wspaniale. Ale ty jesteś, Dominik, taki entuzjastyczny normalnie. Nie no, jasne, ja się bardzo cieszę, dziewczyny, przyszłyście w czwórkę na podcast, żadna się nie spóźniła, wypowiadacie się, wiesz, rozlegle na każdy temat, no. Więc ja entuzjastycznie podchodzę, jestem bardzo zadowolony. Dobrze, cieszę się, Dominik, z tego, bardzo się cieszę. Jeśli miałeś taką długą wypowiedź o cyckach, to wspaniale, naprawdę, ja jestem zadowolony. Dobrze. Czyli tak dam ci się znowu zaraz wypowiedzieć, ale najpierw dam się wypowiedzieć nieuczesanej. Już się zamykam. Może od niej zaczniemy, bo też powiedziała wcześniej o tym, to jest temat dość ważny do poruszania według mnie. Mówiłaś wcześniej o tym, że się otwieracie na ten nowy content, zwłaszcza że teraz jeśli prościej, jak mieszkasz, kurczę, już tego nie mogę nazwać domu streamera, jak mieszkasz w bractwie, jak otworzyliście profil, projekt Bractwo TV, to teraz macie większe możliwości. Jeśli ktoś nie wie, to Bractwo TV to jest projekt, który wcześniej się nazywał jako Dom Streamerów. Jest tam Nieuczesana, Tutek, Kezman, Stazja i Shini. Ale Shini nie mieszka Sarko. Z nimi, tylko Sarko. Sarko. Zapomniałem o... Ja nie mieszkam. Nie. O dużym aspekcie jeszcze Sarko. No dużym, to właśnie Dominik. Też zaraz nie chciałem tak, przepraszam. Mm-hmm. Wow. Nie, bo chodziło mi o liczby. Chodziło mi o wagę. Dobra, mów. Jeszcze mów, jest Shini, dalej. Która nie mieszka razem z nimi, tylko mieszka w mieście obok, w Tychach, bo oni się znajdują w... Gdzie się wy znajdujecie? W Katowicach, tak. Nie myliłem się. Bractwo TV dla mnie jest z mojej perspektywy jak na razie kompletnie nieudanym projektem, bo tak jak wspomniałem właśnie dużym Sarko, chodzi mi o to, że wiesz, Sarko miał na streamach 10 widzów, dalej ma średnio 10 widzów. Żadnemu z was chyba nie urosły liczby. Na waszym YouTubie wyświetlenia kuleją, bo dzień temu rzuciliście jakiś film, miał 4,5 tysiąca wyświetleń do tej pory, ostatni też mają po 5-6, 5800, tu jakieś 9, no generalnie raczej nie przekraczacie 10 tysięcy, tylko na pierwszych dwóch materiałach przekroczyliście, więc nie wygląda to dobrze, mimo że projekt jak na razie wygląda na profesjonalnie robiony, bo wkładacie w niego na pewno jakieś zasoby finansowe, bo nagrywacie to wszystko, montujecie, graficzki robicie, ogłoszenia były planowane, prowadzicie Instagrama, TikToka, Twittera, który chyba dalej jest zablokowany z tego co widzę. No, założyłam tak. Nowego teraz, a, jest nowo. Nie da się dorwać do tego, do support Twittera. Dlaczego to nie wychodzi jak na razie, albo czy ja się mylę, czy to wychodzi? Ogólnie jeśli chodzi o wyświetlenia, to uważam, że to jest kwestia czasu, ponieważ jeśli zobaczymy na feedback od widzów, które dostajemy pod każdym filmikiem, to są naprawdę same pozytywne oceny, jakby mamy dobry watch time, mamy dobre no po prostu komentarze, feedback i zakładamy, że to może być raczej kwestia czasu, gdzie to wiadomo jak działa YouTube. W YouTubie często chodzi po prostu o algorytm i raz się wkleisz, aż się nie wkleisz. Jest też przykładem, na przykład jest taki ten ziomek, co był w twoje 5 minut, Mateusz Piec, taki miał takie wysoki, miał takie kędzierzawe włosy. To według mnie on też robi bardzo dobry content, według ogólnie większości. To chodzi o to, że trzeba się wbić w algorytm. I z takim pozytywnym odbiorem widzów, z takimi, wiesz, no po prostu z takim odzewem od publiczności, do której chcemy trafiać, zakładamy, że to też jest kwestia czasu, szczególnie, że planujemy również kolabo z innymi twórcami, no po prostu znamy trochę tych youtuberów, prawda? A problem jest taki, że jedynie my mamy community Twitcha, a community Twitcha często się różni od tego community YouTube'owego, że trudno na przykład przenieść widzów z Twitcha na po prostu na YouTube'a, gdzie jest też po prostu cała paczka. I zakładam, że to może w tym chodzi problem, ale szczerze ja się o to nie obawiam, ponieważ nasze TikToki śmigają, jakby nasze po prostu to, co my robimy razem, czy to teraz nagranie jakiejś reklamy, jakiegoś spotu, jakiegoś Instastories, to zawsze, no szczerze, to dużo łatwiej zrobić to z ekipą, jak się mieszka razem, jakąś jakieś może by, nie wiem, współpracę pisze do nas i zamiast, nie wiem, samej mnie, to może całą mieć paczkę, to też wtedy jesteśmy bardziej pożądani niż już po prostu przez marketingowców. No bo zwyczajnie to, co lepsze zasięgi, jesteśmy jakby takie po prostu, no w paczce jest więcej po prostu możliwości. I nie uważam, żeby to był jakiś, no teraz po prostu wyświetleje, wiadomo, jakie są takie są, wiadomo, ale no, ja jestem pozytywnie nastawiona i się dobrze bawię, robiąc to wszystko, czy to TikToki właśnie, czy to YouTube'a, czy to zdjęcia, po prostu nam się dobrze tutaj mieszka, do tego jeszcze dochodzą jakieś wspólne streamy, jakieś iryly, jakieś wyjścia.
to po prostu jest, dobrze się tutaj bawimy i bardziej czuję, że my tutaj mieszkamy i dobrze się bawimy, jakieś oglądamy razem jakieś filmy, jakieś, no nie wiem, planszówki wieczorami, wspólne gierki i przy okazji nagrywamy również filmy, więc tak, no, myślę, że w ten sposób na to patrzę. I też możemy mieć troszkę ciężej, możemy porównać to trochę do mnie w taki sposób. Jesteście wy, prawda? Xindustries itp. U was, że tak powiem, jednym kolosem był tylko i wyłącznie Marcin, który wziął jakichś po prostu ziomków sobie, którzy mieli zerowe zasięgi, no i z nich zrobił większe osoby. My mamy trochę ciężej, bo my mieliśmy, że tak powiem, jakieś zasięgi nasze, one są w, że tak powiem, w, no po prostu mamy trochę ciężej, nie mamy takiego kolosa jak Marcin, gdzie wy go macie. Musimy je troszeczkę bardziej sami generować. A na właśnie Karolina już wytłumaczyła nam bardzo dobrze, na YouTubie jest troszeczkę ciężej, ale porównując się do innych ekip YouTube'owych, uważam, iż u nas jest bardzo fajny, no nie wiem, dużo osób chwali, że po prostu to się fajnie ogląda, w porównaniu do osób, czy tam, czekaj, jakie są ekipy dokładnie? Jakieś teraz team? Jest jakaś nowa Most Wanted, to na przykład no. Tam jakaś Wojciech... No to tam nieważne, nie? Ale chodzi o jakieś inne ekipy po prostu na YouTubie i szczerze porównujemy się jakby do nich. I wszyscy mówią, że nas się fajnie ogląda, że widać, że się faktycznie lubimy. Nie jesteśmy na jakimś, nie wiem, kontrakcie typu okej, okay, tutaj to, jakieś wiecie. No wiecie dobrze, jak to wygląda, że tak powiem, na tym YouTubie. No i uważam, że może iść to w dobrą stronę, to tylko i wyłącznie zależy od nas, czy to pójdzie pozytywną, że tak powiem. Czy będziemy mieli te zasięgi, czy nie. Myślę, że na YouTubie jest po prostu też ciężko. Myślę, że przebolejemy te parę miesięcy, a potem już możemy wyciągnąć większe wnioski niż... Teraz, ile my już mamy ten projekt? Nie wiem, wyznać. Kiedy był czerwca? Od czerwca nie chyba, wiesz? I zdaje się, że to był start w czerwcu. To też ogólnie to też... To no też Bractwo Jako Tako to na pewno start czerwiec. Czerwca. Dom streamerów był wcześniej już chyba. Tak, bo chodzi o to, że cały projekt miał startę już wcześniej, tylko wiesz, to jakby naszym pierwszym odcinkiem miała być właśnie ta impreza i wszyscy byli zaproszeni, było wszystko już ogadane, ale ja potem pojechałam do Warszawy, tam się zaraziłam COVID-em, wróciłam, zaraziłam wszystkich domowników COVID-em, no i wiadomo, jak tu chorujemy, to wszyscy po prostu się zamknęli, zrobiliśmy kwarantannę i przełożyliśmy imprezę i wyszło na to, że był problem, no bo wiesz, jakby każdy sobie zamknął ten termin i już potem po miesiącu był problem, że wiesz, że komuś się pasowało, ten miał jakieś, ten się pochorował, to jakieś były walki, nie walki, po walkach, no i przez to również cały nasz projekt również się opuścił start, opuścił się o miesiąc przez ten właśnie ten unlucky COVID. Powiedz mi, Dominik, oglądałeś nasze materiały jakieś takie, czy tylko tak przejrzałeś? Oglądałem dwa, tylko i wyłącznie dwa. No to trochę mało według mnie. Okej, okay, ale to ja tylko pytam, wiesz, z perspektywy właśnie zasięgów i tego, jak to wygląda. Ty możesz się obronić, że to tylko jest... Tylko patrz, ty super. Tylko widzisz zasięgi na przykład, wiesz, jakby z aspektu... No ja się nie dziwię, jakby widzisz zasięgi, za widzisz jakieś... Za dużo tego jest, żebym to przejrzał. Wszystko miałbym tu 3 godziny. Ej, ale są krótkie. No, jakie krótkie? Sprawdziłam ich limity, sprawdziłem ich limity w 30 minut na 29 minut. To jest fajny. To jest fajne, Stasia robi tam szpagat, ale nie na komendzie. Obejrzałem całe podchody w lesie, nie wiem dlaczego tak się tam obejrzałem całe, imprezę też całą obejrzałem. Mm-hmm. To no, nie są takie krótkie. No jak uważasz, że tak z twojej strony to się przyjemnie ogląda, czy jest to jakieś, wiesz, bo nie, my było jakby... Okay. Było no, okej, okay, było okej. Okay. W tej imprezie YouTuberów praca kamery była tragiczna, ale... Ciężko imprezę zrobić, ci powiem, tak no, nagrać, ale to już pomijając ten temat. No, trzeba też zwrócić uwagę, że my się tego też uczymy od początku. My bierzemy feedback właśnie od, no, od oglądających, zwracamy uwagę w tym, na przykład, na teraz lepsze, na przykład, nie wiem, mikrofony, że my też staramy się też sobie nie wchodzić w słowo, co też trudno ogólnie dosyć wyćwiczyć. Ja no, staram się mi trochę wolniej i głośniej, natomiast Sarko stara się mi trochę ciszej, więc no uczymy się tego zwyczajnie, ale myślę, że z każdego odcinka wchodzimy, bardziej się naturalnie czujemy przed kamerą, lepiej z nią funkcjonujemy, pracujemy z nią, jak i no zwyczajnie jakby uczymy się, jak sami się zachowywać i idziemy w dobrą stronę i ma. Myślę, że nic nie tracimy i tak tym projektem jedynie możemy zyskać, więc zobaczymy na przestrzeni czasu, jak to się bardziej rozwinie i tyle no. Znaczy, tylko na przykład mi się, wiesz, jak Nieuczesana mówiła, to miałem wrażenie, że troszkę jakby Nieuczesana była w pewnej bańce pozytywności, bo mówisz na przykład o wbiciu się w algorytm. Nie da się chyba wbić w algorytm, albo możesz mi prowadzić z błędu, mając w 2 dni 5000 wyświetleń. Myślę, że algorytm
No nie da rady złapać takiego filmiku do siebie. Nie, no ogólnie to tak działa. Jakby mamy też dosyć znajomych właśnie z YouTube'a, którzy no bardzo jednak no, działają na tym YouTubie, jakby. No wiadomo, z kim się kujają nasi. Dobra. Więc mamy takie insight spojrzenie na to, jak funkcjonuje YouTube i jak działa algorytm cały. Okej, okay. Może to działa na YouTubie, ale to w takim razie znowuż powiedziałeś, że macie głównie widzów z Twitcha, a wyniki wam pomiędzy sobą jakoś nie rosną. Dlatego też zaśmiałem się z tego dużego Sarko, który taki duży nie jest, bo przed Bractwem, dajmy na to, nie wiem, marzec 24 średnia widzów, w czerwcu ma tych widzów średnio 19, więc nawet jak macie twitchowych widzów, to pomiędzy sobą nie widać tych wzrostów, jakby to nie jest wybijanie się. No, Sarko jest tutaj takim dokładnym przykładem, bo on ma chyba największe pole do tego, żeby wyrosnąć na was, bo dla Sarko wy, już nieuczesana Shini, wy jesteście kolosami, tak mi się wydaje, bo macie po kilkadziesiąt razy więcej widzów. Znaczy ja uważam, że Sarko tego nie wykorzystuje w dobry sposób po prostu. Też pamiętaj o tym, że my nie znieśliśmy wziąć po prostu szóstki giga wielkich streamerów i po prostu okej, mieszkajcie w domu i róbmy content, tylko po prostu wzięliśmy osoby, którymi się dobrze czujemy, które chcą to robić, z którymi się przyjaźnimy, którym ufamy, z którymi nie musimy podpisać żadnych kontraktów, po prostu wiemy, że będziemy się dobrze dogadywać. I wiadomo, po prostu trudno jest naprawdę, no przynajmniej ja to osobiście odczułam, że trudno jest mi pogodzić nagrywki, powiedzmy, nie wiem, 2-3 razy w tygodniu, streamy do tego, tak staram się przynajmniej codziennie, do tego nagrywanie, wiesz, TikToków, to brzmi tak, zapierdol Instagramerka, ale rzeczywiście jeśli pomyślisz o tym wszystkim, że teraz trzeba zrobić coś już nie tyle na swojego TikToka, na swojego Instagrama, na swojego streama, to jeszcze zaplanować coś dobrego na content między nami, coś zaplanować, jakieś wyjście wspólne, jakaś wspólna interakcja, to po prostu dużo tego jest i osobiście mam z tym problem z zarządzaniem czasem, ale się tego uczymy i no staramy się też między... No, i jakoś z tego reagować na swoich streamach, na jakby między sobą. Zwyczajnie się tego uczymy. Myślę, że mamy na to czas. Dlaczego Sarko nie wykorzystuje tego potencjału? Jakbym to co ja powiedziałam, tak? No nie wiem, zerknij sobie, ile on godzin streamuje. Okej, okay, streamował w czerwcu 54 godziny. To nie jest jakoś bardzo mało. Ja rozumiem, to chyba więcej nawet niż ja. No, właśnie sama zamknęłaś swój, że tak powiem, argument. Troszkę tak, no ale wiesz, to jakieś, nie wiem, zapraszać na jakieś streamy, czy tam jakiś content taki dla jego niszy na przykład. Musiałby, wiesz, no to jest, no nie, moglibyśmy długo o tym gadać, jaka jest jego nisza, żeby się wbić w to i wiesz, żeby zainteresować tą swoją taką... No, ale to grupkę, pomagacie nie? sobie nawzajem, bo jakby, ja rozumiem, wiesz, robienie czegoś z pasji i tak dalej, ale Brasta TV jako projekt jednak ostatecznie musi się jakoś spiąć finansowo, żeby nikt do nikogo chyba nie miał żalu. Wiesz, o jakich finansach ty mówisz? No, żeby z każdego była jakaś wartość tam ostatecznie, no nie? Znaczy Sarko według mnie ma wartość, jest ciekawą, on bardzo dużo pomaga w jakichkolwiek odcinkach, tak, na ogólnie, ogólnie dużo się robi też wiesz, po prostu poza kamerami, na przykład dlatego też Tutek praktycznie no, przestał streamować i raczej jest taką naszą postacią eventową na streamach, dlatego, że dużo jest z ogarnięcia ogólnie, no w takim projekcie jest dużo ogarnięcia, do wiesz, zaplanowanie odcinków i jakby zaplanowanie spięcie kalendarza całego, czy jakieś tam rekwizyty, pytania, zadania. I w tym właśnie, w tym głównie siedzi Tutek i najczęściej pomaga mu właśnie Sarko. Gdy my, wiesz, którzy mamy troszkę większe liczby, to staramy się też to wykorzystać, żeby też nasze kanały po prostu między, no, nie, na tym jakoś nie cierpiały. Ale też na przykład, nie wiem, Sarko przychodzi, czy to właśnie do mnie na problem Miłosy, na nasze Iryly, że raczej on jest u nas gościem niż my u niego, bo zwyczajnie, no też my... Nie chcemy komuś czegoś narzucać, każdy robi to, co preferuje, żeby to jest jednak jego content, także w ten sposób działamy, nie narzucamy czegoś, nie wpychamy się nikomuś i staramy się jakoś to między sobą rozgryźć. No i też można też na to też w sumie co do Sarko, no troszkę chłopom troszeczkę ciężej jest, na, że tak powiem, na tym Twitchu zacząć, nie? Może jak byłby babą, miałby troszeczkę łatwiej, no tak po prostu jest według mnie, no i chyba każdy już o tym wie, nie? No myślę, że musi tą swoją niszę i tyle, no i coś wyjdzie. Ja, bo też warto zauważyć, że ja na przykład grająca w LoL'a, TFT, RP, no jakieś tam Iryly, to
Starko, który gra w jakieś indie gierki, to zwyczajnie no. Moje community często niezainteresowane jego grami, nie jego osoba, a zwłaszcza jego grami, jego gry zwyczajnie go nie, no, moich nie mogą nie interesować. Więc też na to trzeba, na ten aspekt trzeba zwracać uwagę. Tu mamy Gazmana Sportowca, mamy stację, która też głównie gra w LoL, a teraz jakieś wspólne horrory. No, Shini też jakieś Pokémony, coś no, no właśnie, stylu. Chyba Sarko ma najbliżej kontentowo chyba do mnie, jeżeli chodzi o jakieś indie gierki i takie inne różne bajery, nie? No, ale to... To będą więcej wspólnych streamków Sarko, Shini u ciebie? Jak Sarko będzie chciała, ja nie mam problemu, no. Ja lubię Sarko i bardzo też moi widzowie Sark go lubią. Sark jest mega fajny. Nie, naprawdę bardzo go lubią. No, nie, moi widzowie właśnie go bardzo lubią. No ja mam też takich widzów, co lubią takie... Bajery, nie? No to Sarko, zapraszaj Shini, czekamy na wspólny content. Czekamy, czekanko mocne. Czekanko na wspólny no. Content, żeby się tak. Dalej rozwijać. Obrazcy TV myślę, że mi wystarczy. Chciałbym tylko zapytać w międzyczasie, z czego Laucilka się śmieje na kamerce, bo nie rozumiem, bo ja nie patrzę tak bardzo na czat. Pewnie czyta czat. No niestety, spojrzałam no. Na ten czat, jak tutaj nic nie mówiłam przez chwilę i no... Przepraszam. Okay, to ja świetnie. Tak miałam jak było OnlyFans, spoko. Mam nadzieję, że Seneko też się dobrze bawi, jak nic nie mówiła. Tak, tak. Ja też chciałam powiedzieć, że te moje miny, to ja mam taki ryj. Ja tak, to nie ze złośliwości, ani że coś mi nie pasuje. Żeby potem nie było. Nie przejmuj się. Jest dobrze. Jest dobrze. Ok, ok. Mam jeden temat do poruszenia, ale to tutaj muszę otworzyć monitor i pokazać pewne screeny. Muszę dodać sobie tutaj tylko jedną kamerkę. Oczywiście będzie to Shini, żeby reagowała na bieżąco. Dobrze, Shini, przed podcastem... O, ja wiem, dobra, wiem. Przed wiem, podcastem odezwał się do mnie jeden widz, którego podobno oskamowałaś. Użytkownik. No. Raul Duke 0891 wygrał podobno... Raul Duke. To mój widz, no. 089. Podobno wygrał u ciebie losowanie już tak. Prawie 2 miesiące temu tak. Na tym streamie z no. Zazden, ze Stazjem, z Kliproxem. Podobno tak. Wygrał 1000 zł w bonach na zakupy tak. Jakieś na sklep. Miał się do tak. Ciebie zgłosić po odbiór nagrody na PW. Tak. I oczywiście to zrobił, co mam też w kolejnym screenie, gdy cię pisał. Siema, to ja miałem napisać na szepcie w sprawie kodu. Nie odpisałaś mu. Potem podobno pisał do ciebie na czacie, więc mu powiedziałeś, żeby napisał do ciebie na tak, maila. Na mailu, no i mam tego maila. I podobno nie odpisujesz mu na czacie, zlewasz, że tak powiem, jego wiadomości, tylko się uśmiechasz. Okay. On nie przedłuża już nawet u ciebie subskrypcji, bo myśli, że nie warto, że go oskamowałaś, mimo że był 6-miesięcznym subskrybentem. O co w tej sprawie chodzi? Znaczy ja się trochę dziwię, że w ogóle do ciebie to napisał, gdzie jakby mu mówiłam od początku, że no nie wiem, no pisać do streamera na szepcie to tak, no nie wiem, ja wolę mieć to wszystko poukładane, wolałam to mieć, no nie wiem, na jakimś mailu, no to powiedziałam mu w końcu, żeby na maila mi to wysłał. Ja to wszystko mam, no to nie jest według mnie oskamowanie, jak ja to mam w domu. No. Wiesz jak jest, na przykład wyście mieli mu od wysyłaniem jakichś sprzętów w peryferii, to też chyba to długo trwało. Się dziwię totalnie, że on to tak jakby otoczył, że on jest taki pokrzywdzony, że go zlewam. Trochę dziwne, w sensie dla mnie to jest dziwne, bo to nie wiem. Chłop, to kamerki po wyłączam. Nie no, zniknęły, powiem tak, zniknęły mi. Znaczy, dziwi mnie ta sytuacja, bo jakby to nie jest oskamowanie, jak ja to mam i muszę to po prostu mu wysłać. No i zniknęły, tyle, ja nie mam nic więcej sobie do powiedzenia, no. Coś ty zrobił, mówię Dominik. Ktoś mi się zlegował, tylko ja jestem. Nie, tylko jest sama. Zniknęły mi 3 kamerki, coś ty zrobił. No dobrze, to dlaczego mu jeszcze no? nie wysłałaś? O, wróciły. No nie wiem, zapierdziel był po prostu na różnych, że tak powiem, rzeczach, różnych, że tak powiem, warstwach, no i po prostu tego nie zrobiłam. A masz te kody? Oczywiście, że mam. Mam ładnie zachowane, żeby wysłać mojemu widzowi, który musiał do ciebie... I co, tak, ale co, tak ciężko wysłać kodzik już od ponad miesiąca? Dominik, a czy ty nie miałeś jakiejś sytuacji, gdzie było trzeba coś wysłać i trwało to ponad pół roku albo nawet dłużej? Nie, jeśli miałem wysłać kod albo pieniądze, co robi się na komputerze, przelew, nie miałem takiej sytuacji. Jedynie no była dobra. Sytuacja, jak miałem wysłać jakąś myszkę, kurierem albo coś. No dobra, rozumiem. No po prostu tego nie zrobiłam i tyle, ale nie uważam, żeby, nie wiem, 2 miesiące to były jakiś, nie wiem, bardzo długi czas, gdzie można określić twoją, że tak powiem, streamerkę, że jest skamerką i ignorujesz, że tak powiem, temat. Okay. No, bo ja odpowiadałam mu zawsze, jak coś tam, no dobrze, że tak nie, powiem. Nie ma problemu, jeszcze ja tylko chciałem wytłumaczyć tą sytuację, jeśli jesteś czysta. Ale no nie nazwałabym siebie z kamerką, Boże, z kamerką, Wyślesz mu dzisiaj to? No. Shini, czy wyślesz mu to dzisiaj?
No i po prostu je zrobiłam, no, zajebane w czasie i tyle, no. Shinji, czy ty mnie słyszysz? Czemu jest taka cisza, Dominik? Aha. Z ich host. Coś z komentarz jakiś, czy jak? Halo. Nie, to ty jednak zapraszasz tutaj do podcastu. Czekaj, czy mnie słychać? Ale nie, tak, będzie wysyłane po streamie. Roll Duke, wyślę ci kodzik po streamku. Dzięki, słuchacz, za nagłosienie sprawy. Będzie wysyłane. Dzięki. Czy mnie ktoś słyszy? Nie, przecież on zań, ej, on się on chyba zmutował. On coś pierdoli na 100%, co on gada. On coś tam kontrolować. Muszą mnie... Halo. Dobra, widzę to. Ale coś brzydko powiedziała teraz na ciebie, ale nie powiem. Czy mnie słychać? Tak. Dobrze, nie wiem co się stało, nie było mi słychać. No co, no nie było mi słychać, nie miałem pojęcia, musiałem wejść na Discorda. No. To powiedz, co nas ominęło. No nic, powtórz, właśnie, pytałem Shini, no możesz sobie powiedzieć wada, no pytałem Shini, czy wyślę mu to dzisiaj, już odpowiedziałam to pytanie. A potem narzekałem, że mnie nie słychać, czy ktoś mnie słyszy. No nie, przez, nie wiem, Discord się zbugował. Nie, no ja zmadowana nie jestem, po prostu widz tak, no nie wiem, no zdziwiło mnie to w sumie trochę. Nie, no sytuacja... To jest git, będzie wysyłane po streamku i nic, sytuacja została wyjaśniona. Tak, będzie wysyłane, jak macie jakieś problemy z kimś, to mnie ten... Słuchaj, wam nagłośni sprawę, jasne, tak. Do Laucinki też już ktoś do mnie zgłosił, że jest boostowana w Valorancie, ale to jeszcze... O, tak, jest. To jeszcze sytuacja jeszcze do prześledzenia, nie chcę jej poruszać, bo ja się nie znam na Valorancie, muszę spytać od tego specjalistów, nie wiem o co chodzi tam. Jakiś account sharing, boostowanie, nie wiem o co tam chodzi. Tak, tak. Także wczorajsza sytuacja, świeżutka, o. Tak, to się zgadza. Dobrze, na koniec jeszcze jeden temat. To już będzie ostateczny, wydaje mi się, chyba że będą jeszcze jakieś pytania od widzów. Tutaj głównie do Senekafobii, która siedzi od dłuższego czasu cicho. Ostatnio za granicą była dość głośna sprawa o tym, że Amurant miała stalkerkę, stalkera, który się przeprowadził specjalnie chyba z Estonii bodajże do niej, do Stanów, mieszkał blisko niej w hotelu, coś do niej wypisywał, podchodził pod jej dom i tak dalej. Jakiegoś psychola. I ja wiem z kiedyś, że Senekofobia również miała stalkera. Nie wiem, czy ma go dalej, nie wiem, czy chce o tym opowiadać, ale miała stalkera, który też podobno wystalkował, gdzie nawet pracuje, wysyłał ciągle donaty, przychodził do niej do pracy, czy tam raz przyszedł, nie mam pojęcia. No powiedz, jak to było, Ula? Nie nazwę go stalkerem, ale było parę takich sas sytuacji, właśnie na przykład to z tą pracą. Ale no to też łatwo było zgadnąć, bo ja pracowałam w Zarze, w Rzeszowie, no są dwie, to poszedł do jednej, potem poszedł do drugiej, no i mnie znalazł. Nie przyznał się na żywo, że to on tylko tam gdzieś koło mnie krążył. Donaty to były bardziej takie... Też mi głupio było, bo to były duże donaty, więc to też były głupio bardzo było. Duże donaty. Pamiętam, że byłem u ciebie na Twitch czacie tak. Wtedy i bajtowałem go, bo pamiętam, że coś dałem, że jestem dużym streamerem, żebym dał ci donaty i cię wspierał. To ja go bajtowałem, pamiętam, przez całe pół godziny, żeby pokazał, jakim jest alfa mailem, a ja jestem nikim, żeby on zdonatował i sypał ci tam po setki. Kilkaset złotych chyba ci sypał na tym donacie, więc... To jest taki człowiek, który ma pieniądze, tak? I który zdecydował się mnie gdzieś tam w którymś okresie tej mojej, powiedzmy, kariery mnie dużo wspierać, no na przykład aparat to mam dzięki niemu i tak dalej. No i było parę takich sytuacji, właśnie ta praca, albo na przykład też wystalkował, gdzie jest mój dom i dostałam takie pytanie z moim adresem, czy to tutaj mieszkam. No i na początku było jakieś tam palenie głupa z mojej strony, że nie, to tam mieszkają moi dziadkowie, ale on to znalazł tak jakby po zdjęciach na Instagramie moich sióstr i po ogłoszeniu na Facebooku od mojej mamy, że moim dziadkom zginął pies. No. Ale go nie nazwiesz stalkerem? To kim go nazwiesz? Nie, bo to jest tak jakby... To jest chłopak, który zna moją przyjaciółkę, więc to jest gdzieś tam też... No ja nie mam o to ostatecznie pretensji, bo to nie jest osoba, która by gdzieś tam to wykorzystywała do jakichś niecnych celów, czy coś w tym rodzaju. Miły chłopaczek tylko po prostu głupotkę zrobił, ale wytłumaczył się, że chodziło o to, że się tam przejął tym pieskiem i to dlatego stalkował, bo bardzo chciał dla mnie tego pieska znaleźć. Na pewno to była wina psa. Ale ja też go znaczy, bo... No znam go też na żywo i no, nie mam, że tak powiem, jakiejś specjalnej urazy, tak? Jest sprawa wyjaśniona i to tam, no. Teraz mój adres to tajemnica, bo się przeprowadziłam też, także było, minęło. Więcej takich sytuacji nie miałaś, tak?
Miałam też kilka pytań, no jest tu lista, na której ja mieszkam i osiedle, no i miałam parę razy taką sytuację, że ktoś się na przykład pytał, co tu mieszkasz? Bo mnie gdzieś tam widzieli, ale to też zawsze mówię, tak, że nie. To się myślę, że... Ale to takie niepokojące, że zamiast napisać na PW, to robią to na czacie i miałam też raz, razem z moją koleżanką taką, z Brysiunią, miałyśmy też takiego kolegę, który później spędzał czas na zakładaniu nowych kont z naszymi adresami, dawał na przykład follow, żeby się alert pojawił, albo przychodził na czat też ten adres pisać, likować, nazywał tak swoje konta naszymi adresami, także to też była taka sytuacja, ale dowiedziałyśmy się, który to i już przestał. Współczuję, bo to nie jednak, no myślę, że taki plik adresu to bardzo, no jednak myślę, że prywatna sprawa, już taka... Znaczy, dużo możliwości, bym powiedziała. Prawda? I jakby to było dla mnie takie bardzo niekomfortowe pod tym kątem, że ja tam nie mieszkałam sama, tylko no tam no cała moja rodzina tam mieszka, dziadkowie, moi rodzice. I to było dla mnie takie po prostu, że się bardzo, bardzo przestraszyłam, ale już wtedy jak dostałam ten adres, to powiedziałam, że nie pasuje mi to i że co on miał w głowie. Okej, okay, a nie jest tak trochę, bo dla mnie ta historia z tym, wiesz, z tym gościem głównym, tym pierwszym, tak dziwnie zabrzmiała, że nie miałeś tak, że dał kasę, więc jest git? Nie, akurat pod tym kątem nie, bo byli tacy, co dawali kasę podobną i też oczekiwali nie wiadomo czego albo kombinowali. Natomiast tutaj, no ja wiem, gdzie mieszka on. Mam dostęp do jego matki na tej zasadzie. Jakbym chciała, to mogę się tam podjechać i no. No i nagrać wspólny kontent na OnlyFans. To jest zarąbisty pomysł, zarąbisty pomysł. Słyszysz, Nemkos? A wy tutaj pozostałe dziewczyny, rozumiem, że nieuczesana nie miała takiej sytuacji, bo tylko się przyjęła sytuacja. Do mnie tylko tego, jak na przykład robiłam jakiś stream z galerii i wtedy mieszkałam dosyć blisko galerii, to po prostu dawałam, że dobra widzowie, tak jakby kończę zakupy z galerii, teraz wracamy na cooking streama do domu i wtedy wiesz, udawałam, że wyłączałam streama i udawałam, że jadę autem, wiesz, do domu 15 minut potem, mimo że miałam tam 5 minut. I po prostu czasami za mną chodzili po prostu widzowie, bo wiesz, widzieli, że mam streama z galerii, no to szli za mną i po prostu, no szli za mną do domu zwyczajnie, no bo się wracałam na piechotę, a nie autem. I wtedy to były takie średnie sytuacje, a poza tym to jeszcze jak był ten leak mojego adresu, to no taka śmieszna historia, że ja miałam zamówionych bardzo dużo paczek. Piszą się na streama, przychodzi kurier, mówi, okej, tu mam paczkę dla pani, poproszę 300 zł. Ja tak, kurczę, zazwyczaj, wiesz, zazwyczaj płacę od razu przy zamawianiu, ale może zapomniałam, może coś Bartek, wiesz, zamówił, bo mieszkałam też z bratem. I zapłaciłam 300 zł i zapłaciłam 300 zł za deal do Herkulesa. Także... Co? Miałeś... Kurde, nie słyszałam o tym. No, szczerze, jakby już nie wiedziałam, czy się śmiać, czy pan, bo już to było takie 300 zapłaciłam, jeszcze wiesz, no widz, on dostał na pewno powiadomienie, że przyjęłam taką paczkę, że jeszcze za nią zapłaciłam, nie? I to było takie, ja pierdzę. Pizza didn't happen. Wyrzuciłam. Duży gabaryt, Karolinka. Jaki waste? Co jest? O nie. Sadka, no. Okay. A nauczylka? Nie, ja nie miałam takich sytuacji na szczęście. Nikt mnie nie chciał znaleźć. Do mnie tylko kiedyś taki... Znaczy do mnie jakiś taki widz tak dziwnie spamował i tak wysyłał mi filmiki, że jest na przykład w Tychach, wysyłał mi jakieś przystanki, filmiki, że on na mnie czeka, że jestem jego dziewczyną, a mam do niego tutaj przyjść. Ale to mi się daje, że on jakiś chory psychicznie po prostu był. W sensie po prostu był chorą osobą, nie? No, tylko taką w sumie sytuację miałam. Co chwilę do mnie pisze, nawet wysłał mi swój adres zamieszkania, numer telefonu, jakieś wszystkie dane do mnie wysłał. I tam psało, że jestem jego dziewczyną, kiedy do mnie przyjdzie. No ogólnie tak dziwnie, ale tak, żeby mi jakoś tak lekarstwo jakoś mocno, to chyba nie. Jak coś, jakby ktoś chciał, ja wiem, w którym bloku mieszka Shini. Zamknij się! Tak z miliard dolarów. Damy radę. Nie, nie. Ubrać. Ale to na pół, dobra? Na pół. Znaczy, no jasne, na pół. No, kupisz sobie na git, na git. A skąd wie? No byłem kiedyś pod blokiem, no. No to wiem. No stalkowałem. Prosta jest historia, no co ci powiedzieć. No stalkował, no co mam powiedzieć, to był jedyny mój stalker. To właśnie był cuchar, nie? Co tak pisał do mnie, wysłał swoje wszystkie dane i moja dziewczyno, wróć do mnie, nie? No tak, prawie dokładnie tak, prawda. A może my ciebie się coś zapytamy, co? Co ty na to? Nie, kogo to interesuje? Masz jakieś pytanie do mnie, co?
Ostatnio się dużo dzieje, ci powiem, suchar. Ale to wiesz co, to dla mnie wszystko było powiedziane, nawet przed podcastem się wypowiadałem, miałem dłuższą swoją wypowiedź, więc... Ja wiesz, czy będą jakieś konsekwencje na przykład? Konsekwencje? Czy konsekwencje? No po prostu, czy to dla samych streamerów, czy to na przykład dla waszej paczki, czy jakoś, nie wiem, gorzej się teraz, czy może was to bardziej zbliżyło, czy wręcz przeciwnie, jakby... A, w takim sensie zbliżyło? Mhm. Nie wiem, ja nie... Byłem przez 4 dni w Krakowie podczas dramy, więc nawet nie siedziałem za dużo z chłopakami. Także sam jeszcze muszę poobserwować, więc nie wiem, jak to zrobiło. Jeśli chodzi o finansowe rzeczy, żadna agencja, firma czy cokolwiek nie wycofała się ze współpracy z nami. Dalej wszystko działa tak jak było. Więc wydaje mi się, że nie ma żadnych tych konsekwencji. Tam nawet znajdą się nawet jakieś pozytywne. No chyba, że ktoś ma złe konsekwencje jak Japczan, który jest grillowany przez pół internetu. Ale wiesz, takie personalne konsekwencje ktoś tam ma. Chyba nie myślałeś tego, że uszedł czemu tutaj, bo no do waszej no, ekipy należy Chinka i no uszedł czemu jej tutaj nie ma? Nie myślisz, że to byłby, no ludzie, no jej input też byłby. Wiesz co, chciałem zaprosić kogoś z kompletnie innego grona, jakby nie chciałem zapraszać nikogo od nas, jakby miała być właśnie, by była jakaś konfrontacja i tak dalej, jakby chciałem zaprosić kogoś kompletnie innego. Więc zaprosiłem tylko was, ja z Chinką też napisałem o tym, więc nie, chciałem tylko pozapraszać inne osoby. Dobra, o! Jak mamy pytania od Ksaja na sam koniec, top 5 najprzystojniejszych streamerów od każdej z was. Pytanie rozrywkowe, koniec tej powagi, która trwała przez prawie 2 godziny. To zaczniemy też od Nieuczesanej, skończymy na Shini. Nieuczesana, top 5 najprzystojniejszych streamerów. Ja mam być trochę stronnicza, mi się najbardziej podoba Diables. A tak to, tak z polskich, tak szczerze, to no ja głównie zagranicznych potem już oglądam, także nie wiem, no według mnie Myf jest bardzo przystojny i no nie wiem, o dziwo, no Miski według mnie też jest przystojny, bo ma takie ładne mam już oczy. Trójkę. Mhm, okej, okay, kogo tam jeszcze może być? Ten, jak się nazywał, ten co przeszedł na YouTube'a potem i miał dramę o tym i teraz ma kotka. Kurczę, nie pamiętam. Jake, nie pamiętam. Nie, pamiętacie może, co miał taki Ludwik? Może? Z Polski? Aha, z Polski. No ja go tak dużo nie oglądam, no. Okej, okay, czyli tylko Diabez jest przystojny do ciebie, tak? No szczerze, na innych chłopcach się nie skupiam, jakby tak troszkę mi przysłoniło oczy. Tak, że tak. Dobrze. Nieuczona jest ślepa w tym temacie. Miłość zasłoniła jej oczy. Nawet Gucie się tam nie wkradł, także idziemy do Laucilki. Znaczy, przykre jest to, że aż 5. No ale, no Gucio, ja to już kiedyś u siebie na streamie mówiłam, że Gucio. No w sumie Overpoł nie jest taki, no jest w porządku, tak? Jeżeli chodzi o bycie przystojnym. Lubisz starszych panów po prostu. Tak, tak. Lubię zdecydowanie... przystojnych, inteligentnych. Random Bruce, zdecydowanie. Jest cudowny, uwielbiam go całym sercem. Lukio oraz ten piąty. Nie wiem, ciężko... Zdecydowanie, powagę. No piąty, ciężko na tym piątym, wiesz, bo to jest... No jeśli chodzi o bycie przystojnym, to naprawdę ciężko na tym polskim. No tak się ty nie wiesz, nie, po prostu myślisz sobie, nie wiem, oglądasz kogoś, bo jest zabawny, bo coś tam fajnego robi, a nie myślisz sobie, o, to jest przystojne, dokładnie, nie? Dokładnie, nie oglądam. Ale to nie ma więcej przystojnych, tak, niż ta czwórka. Okej. Okay. No może nie, że nie ma, ale wiesz, ja nie oglądam jakoś męskiej części Twitcha, w ogóle nie oglądam. Dobrze, scenekofobia teraz. No na pewno Luki i Gucio, a miałam taki moment... Że mi się bardzo podobali też, jak miałam mało lat, ok, to proszę nie oceniać, ale miałam taki moment, jak miałam mało lat, że mi się bardzo podobali Ksajo i Kubon i tam siedziałam co chwila na tych streamach. Kurde. To już mam 4, tak? No. No Kubon to była dziwna fascynacja, nie wiem. Po latach nie rozumiem. Jankos to zdrajca jest, nie? Mhm. No raczej to się polskich, nie liczy. Na polskich. A polskich, polskich. Kurwa. No to... Nie, no nie wiem. Jest wanki gaczadem w sumie jest. Kto? Kezman. Nie, jak się nazywa? Boże, Ortiz, o, na żywo Ortiz. Okej. Okay. No jest potężny. Dobrze, o, ale w ogóle... smacznego. A czy jest ten to jest Devolaj? Tak, to jest Devolaj. Ej, a sika? Rozkrój go. No, no bo no. Devolaj ma sikać. No mogę rozkroić dla ciebie, no ja mi chcę sikać. Patrzę. Muszę zobaczyć, czy sika.
Ale to jest taki z serem, czy tylko z masłem? Chyba z masłem, albo z serem. Nie, jest ser, jest ser. Weź ten neko na widelec. Nie wiem, czy siknął. Co to, że siknął? On się rozpływa. Nie wiem, trochę weird, ale no nie wiem, patrzcie sobie. Nie widać nic. Podniesiesz? Podnoszę. O, dobra. Albo mam opóźnienie, nie? O kurwa, zjadłabym. Ja się nic nie jadłam jeszcze, żeby jeszcze było wyglądać, a siedzę i bębna nie widać. No. Dobra. To wracając do pytania, tak? Teraz ja. Tak, zostałam. Tak, teraz to tak, dla mnie liczy się najpiękniejsze wnętrze, dlatego wybrałabym Mamona, Slayproxa, Gucia. No i Marcin kiedyś fajnie wyglądał, jak miał taką fajną grzweczkę, nie było tych zakol widać, to wtedy mi się nawet podobał, nawet mówiłam kiedyś na streamie. To ładny, ładny, przystojny pan. Nie no, zakola spoko, taki stary. Lubisz zakola? Ja uwielbiam zakola. Czekaj, mamy cztery ja w takim zakola. Razie? Mamy cztery? Ej, nie przejmuj się, Marcin, jak coś możesz to wyleczyć. Nie wiem, czy wiesz o tym. Ale druga po co leczyć zakola? Mogę ci powiedzieć. Jest taki psik-psik. Jak to się... Nie, pisz to. Cierka? Nie, taka hydromololino? Nie wiem, jak się nazywało. Co? Ale się... To prędzej przeszczep włosów chyba, cybulek. Chyba tak. Ale to nie. Nie. Jeżeli mu to przeszkadza, to wiadomo, sobie coś robi. Jak mu nie przeszkadza, to git, nie? Ale są w razie co dla was, widzowie. Jest taki fajny preparat, który sobie, że tak powiem, wcieracie tutaj i potem na potylicę i wam normalnie włosy rosną i możecie, że tak powiem, zapobiec sobie temu, nie? Tak. Ale ładna buzia, to na pewno. Wnętrze też cudowne. Brakuje tego kogoś jeszcze? Mogę wam podesłać później, jak chcecie. Ja myślę, że niby się przydało trochę śnieg. Ale na baby to nie działa, bo to jest jakiś taki preparat dla mężczyzn. Wymieniłaś czterech, tak? Wydaje mi się. To jednego muszę jeszcze. Muszę to robić? Mamy Mamona, Slayproxa, Gucia i Sayo. No to Krzysiu jest okay, przystojny, Arku. No. Dobrze. Tak, Arku Alek. Miłym akcentem o naprawie włosów skończymy podcast, bo i tak trwa 2 godziny, zdecydowanie dłużej. Dziękuję, że zostałyście z nami dłużej niż było to planowane. Mam nadzieję, że każda z was się świetnie bawiła. Mam nadzieję, że widzowie fajnie było. Świetnie bawili. Tutaj tak, OnlyFans Laucilki rozpromowany, Seneko za niedługo otwiera OnlyFansa, a Shinny i Nieuczona razem rozwijają bractwo, także wszystko jest do śledzenia oczywiście u nich. Dziękuję wam bardzo za udział. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki za zaproszenie, trzymajcie się i nara. To pa, miłego. Pa. Dobra, nara. Czyni jeszcze tu macha jak ostatnia. Ona to wyłączy kiedyś? Ona to. Ty, ona chyba nie ogarnia. Czekaj, może zacznie jeść. Nie, chyba mnie słyszy. Dobra, nic nie wyszło. Po co ja gadałem? Fajny podcast, mam nadzieję, że się podobał komuś. Kocham was wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiem, czy będzie podcast z Multim, bo tam wyniknęła lekka drama. Ale za 2 tygodnie postaramy się zrobić jakiś kolejny podcast, nie wiem z kim, mam nadzieję, że z Multim, może się to uda. Kocham was wszystkich, widzę bardzo serdecznie, dzięki kurwa, mam nadzieję, że ktoś się uśmiechnął, nara.